Dzień dobry wieczór, bardzo serdeczny. Moi drodzy, witam wszystkich sympatyków Farming Simulator, no w tym przypadku 19. Moi drodzy, Farming Simulator 19 na moim kanale jest taki bardzo mocno zmienny. Ponieważ dzisiaj właśnie zaczynamy czwarty sezon. Sezon, który nazywa się Rancho. Moi drodzy, koniec sąsiadów. Sąsiadów już nie będzie. Chociaż tak naprawdę nadal będziemy sąsiadami, ale raczej może sąsiadami. Przez on tym razem seria Sąsiedzi została gwałtownie, raptem, nawet bardzo nieoczekiwanie zakończona. Dlaczego? O tym dowiecie się za chwilkę. Moi drodzy, ale pozwólcie, że przedstawię wam ludzi, którzy zawsze tutaj są i mam nadzieję, że zawsze tutaj będą. Szarpi z kanału Świat Szarpiego. Witam ciebie, Szarpi. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja tylko jeszcze dodam, że u mnie seria nadal nazywa się Sąsiedzi. U mnie nazywa się Rancho. A potem wam wytłumaczę, dlaczego tak, a nie inaczej. Moi drodzy, Bartas z kanału Mister Bartas. Witam ciebie, Bartek. Siema wszystkim, Bartasz się kłania zza światów. Pozdrowionka dla wszystkich widzów na waszych kanałach, na moim kanale i heja ho, balanga do przodu. No musiał powiedzieć te zza światów, musiał. Moi drodzy, to ma głębsze swoje takie dno, ale o tym może powiemy później, dlaczego to powiedział. No i moi drodzy, człowiek, którego nazwałem szwagrem jeszcze za czasów, kiedy to Bartek odgrywał mojego męża, a ja byłem Helenką. Moi drodzy, czyli Jacek, czyli szwagier, witam ciebie, Jacek, ale on nie ma swojego kanału, więc po prostu z kanału bez kanału. Bez kanału, witam wszystkich. Moi drodzy, a więc tak, ja, czyli WB, bo możecie do mnie zwracać się WB, Małpa Zielona, czyli Szarpej, Baron, czyli Bartas i Szwagier, czyli Jacek. Jesteśmy tutaj, moi drodzy, w czwartym sezonie. U Szarpejki to jest nadal trzeci sezon, ale u mnie zaczyna się czwarty sezon. Moi drodzy, i dlaczego ten czwarty sezon dzisiaj się właśnie zaczyna? Ano dlatego, że jak wam tutaj to powiedzieć? Moi drodzy, zmieniliśmy mapę. Dlaczego zmieniliśmy mapę? O tym również wam opowiemy, gdy już będziemy pracować w polach. Moi drodzy, i pomimo tego, że Lubelska była mapą number one dla nas, to jednak no, zapadła ta bardzo ciężka decyzja, że ją zmienimy. Tutaj z tej zmiany będzie wam się tłumaczyć Szarpi oraz Bartas. Ja z Jackiem będziemy się ewentualnie przesłuchiwać i poprawiać panów, jeżeli powiedzą coś nie tak. I moi drodzy, no cóż, chcieliśmy wam dzisiaj zaprezentować nasze farmy w stanie, jakim one są. Mapa, na której będziemy dzisiaj grać i od której w ogóle odpalamy, no w moim przypadku czwarty sezon, który nazywa się Rancho, jest to mapa Goli Szef. Moi drodzy, i jeżeli chodzi o Goli Szef, tam są dwie wersje. Jest nowsza wersja, która jest dostosowana, no niby jest dostosowana pod Season Mod, ale my tej wersji grać nie będziemy. Gramy w tą starszą wersję, ale z tak zwanym fixem, który tutaj naprawia po prostu coś tam w urządzeniach, które zbierają dodatkowe plony. Moi drodzy, mapa ta jest bardzo bogata, właśnie w dodatkowe plony. Teraz szybciutko pokażę wam to, jak to wygląda na wyborze roślin. Pszenica, jęczmień, owiec, bawełna, rzepak, słonecznik, soja, kukurydza, ziemniaki, burak cukrowy, rzodkiew oleista, topola, trawa, trzcina cukrowa, marchewka, cebula, chmiel, tytoń, żyto, orkisz, proso, mak, lucerna, koniczyna, sałata, kapusta i czerwona kapusta. Jak sami widzicie, mapa wygląda obiecująco, bo w końcu mamy dodatkowe tutaj plony, które oczywiście jak najbardziej będziemy chcieli gdzieś tam zasiać, posiać, zebrać, pokazać wam, jak to wygląda. Sama mapa, jak widzicie na załączonym obrazku, jest potężna, jest o wiele większa od lubelskiej, ale moi drodzy, niestety nie jest już tak urokliwa, nie jest tak urocza, nie jest tak sympatyczna, nie jest tak po prostu domowa jak lubelska, jednakże do zmiany doszło i dlaczego tak, a nie inaczej, tak powiedziałem wam wcześniej, będzie się z tego tłumaczył tutaj Bartek i Szarpi, bo to głównie z Od razu nawiązując do tego, powiem tylko tyle, że tłumaczył się będzie tylko Szarpi. A dlaczego? Słuchajcie, Szarpi mnie przekupił, wysłał mi łapówkę, żebym był za zmianą mapy. Także tyle ode mnie, dziękuję, do widzenia. Wydało się? Dobra. Tak, ale ja się tego wcale nie wstydzę, bo łapówka była bardzo duża. Czyli mnie stać, czyli szacun, nie? No. Dobra, moi drodzy, widzę łapówka była hojna, także ja nie mam nic przeciwko. Tak.
Moi drodzy, widzicie teraz przed nami ciągniki. Te ciągniki to są nasze ciągniki. Każdy z nas ma swój ciągnik. Ten tutaj Steyr to jest od Sharpiego. To jest mój Fędzior. To jest Bartka Fędzior. Zgapił ode mnie. I tutaj jest Jacka Fędzior. Tutaj zgapił też ode mnie. No, kuźwa, jak ja miałem Fędziora, to ty jeszcze tutaj nie miałeś założonego gospodarstwa, kuźwa jego mać. Moi drodzy, i teraz pojedziemy wam pokazać po kolei nasze farmy, tylko z tym, że, moi drodzy, uprzedzam, nasze farmy dopiero są w fazie budowy, bo tak tą jest. Mapę mamy niecały tydzień i nie zdążyliśmy jeszcze czegokolwiek tutaj większego zbudować i też będziemy tutaj zmieniać swoją strategię, na przykład ja będę częściej zatrudniał na przykład tych tak zwanych Rumunów, jak to sobie tak pieszczotliwie trochę nazwaliśmy, żeby nikt się na nas nie obraził, bo to jest termin zastępczy na pracowników. I nic, żeby tutaj ktoś nas nie potraktował zbyt serio. Moi drodzy, jedziemy najpierw do Bartasa, zobaczymy, jak Bartas sobie radzi na chwilę obecną. Zobaczycie, w którym miejscu na mapie, bo do każdej gospodarki, gdy już dojedziemy, to pokażę wam na mapie plus minus, gdzie po prostu kto jest. Zobaczcie, jaka ta mapa ma gabaryty. Mapa jest przepotężna. Ja już nie pamiętam, ile tutaj jest pól. O, Bartus, co to? Lak? A, przylagowało mnie trochę. No, słuchajcie, dzisiaj z wyrozumiałością dla Bartka, ponieważ Bartek gra na internecie mobilnym, stoi na Trackstapie gdzieś tam we Włoszech, więc on gra na mobilce, a mobilny internet jaki jest, taki jest, każdy to wie. Karpuś, no. To nie ja, to tutaj obok. No i moi drodzy, no internet mobilny jaki jest, taki jest, każdy to chyba już wie. I na tak wymagającej i potężnej mapie mogą być jakieś tutaj niespodzianki. Moi drodzy, mapa jest potężna. Czy Sharpie pamięta, ile tutaj dokładnie jest pól w ilości? Nie pamiętam, ale jest dużo. Ale jest dużo. Nie dość, że jest dużo pól, to jeszcze pola są dużo większe. To znaczy tutaj pola małe są w wielkości mniej więcej średnich na lubelskiej. 84. No, ale na przykład tutaj pola średnie są większe od największych pól na lubelskiej. Zresztą sami zobaczycie, jakie dystanse będziemy pokonywać pomiędzy farmami, bo właściwie no, każdy z nas ma w innym kątku farmę. Znaczy się, Jacek ma bardzo blisko mnie, bardzo mi miło z tego powodu, że mam za sąsiada Jacka, ale jeżeli chodzi o pozostałe farmy, Bartek jest oddalony od Sharpiego, ja jestem po drugiej stronie mapy, jeżeli chodzi o Sharpiego, także będziemy pokonywać długie dystanse między tymi polami. Same pola są przepotężne i tak jak ja się na przykład śmiałem, ale oczywiście to był żart, Bartek o tym wie, że Bartek ma już nie pole, tylko lotnisko. No to moi drodzy, tutaj no nawet najmniejsze pole jest lotniskiem. Jesteśmy teraz u Bartasa i ja może oddaję głos Bartasowi, żeby Bartas tak plus minus opowiedział o swojej gospodarce. No to może najpierw zapraszam na kawę. Dobrze, na pączki? Ty we Włoszech dobre są pączki? O ile w ogóle, no nie w ogóle. Ja po prostu muszę przestać chodzić jak mówię, bo muszę wciskać, bo tutaj wiecie, mam na wciskanie teraz, także na chwilę wejdziemy do domu. No Bartka ograniczają możliwości techniczne, także proszę szanowną widownię o wyrozumiałość. No i tak cóż, no, że Bartek tak, dzisiaj sam jest. Dokładnie. Tak jak widać, wideo jest. Wujek Bochun jeszcze u mnie nie był, także stoi. Zapierdolę, prędzej czy później. Dokładnie. A słuchajcie, powiem wam tak, że ja mam chatę taką samą jak Sharpie. To przypadkowo tak, wybrałem ją. Tak, mamy z tej samej ja nie firmy, wiedziałem, że samej firmy. Tak, nie wiedziałem, że to jest ta sama, tylko od razu mówię, że Sharpie ten dom miał taki pierwszy. Nie? Ja można powiedzieć, że zgapiłem od niego, ale nie zgapiłem, tylko po prostu no... Kupiłem, wiecie co, ja przełączę na ten, żeby aktywacja głosem była, bo okay. Jak ja przepraszam, będę miał... Przepraszam, mam bardzo ważny telefon, za sekundę wracam, przepraszam. Dobra. No, moi drodzy, także tak. Damy tutaj panom trochę czasu, żeby sobie tam ogarnęli technicznie, bo my też tak troszeczkę na spontana tak. Nagrywamy dzisiaj. I przede wszystkim chcieliśmy was wprowadzić w te nasze zmiany, bo ja rozumiem to, że co niektórzy z was są w szoku, że nie spodziewaliście się tego, że tak nagle zmienimy mapę, pomimo tego, że lubelską tak zachwalaliśmy i nadal ją zachwalamy. Ale do tematu lubelskiej powrócimy później. Najpierw skupmy się na tym, co tutaj Bartek nam chce pokazać na swojej farmie. Proszę pamiętać, te farmy są w fazie budowy. Tutaj wszystko będzie wyglądać inaczej i na przełomie kolejnych odcinków będziemy wam po prostu pokazywać ten progres. Także kochani, na sam początek od razu powiem, tak jak widać, pole numer 62
przekwalifikowałem jako działkę pod budowę farmy. Następnie, no tutaj widać na razie biedne, tak, zaplecze maszynowe. Postawiłem dwa garaże i teraz jeszcze na razie póki co się męczyłem, jak widzicie, z ogrodzeniem. Jak mi to wyszło, no to możecie sami ocenić. Jeszcze nie całe jest ukończone, bo jak widać tutaj, o, tam przy początku bardziej to widać, wszędzie są takie lampy, nie, które wstawiam tak ładnie, żeby były w słupki wkomponowane, czyli to tak wygląda, jakby to tak miało być, nie? To tak wygląda, można przejść całe dookoła. No i jeszcze tutaj jest główny wylot na moje miejsce, że tak powiem, pracownicze, tak? Nie wiem, kurde, no wyjazd na pole tutaj jest i dlatego to jest jeszcze nieskończone, bo tutaj muszę obmyśleć, jak tutaj ogólnie, bo tu będą dwie bramy, ponieważ tu jest już skos terenu, nie? I ciężko będzie ładnie równo ogrodzenie ustawić, także ja myślę, że na równym terenie gdzieś tutaj taki kwadrat wklęsły zrobię i zrobię takie dwie bramy, nie? No i to tak to wygląda. Pole, no to wujcio, możesz włączyć teraz mapę i kliknąć w opcję tereny, żeby widzowie zobaczyli. No to tutaj widać, nie? Gdzie jesteśmy. Pole 9, 64, 62, 61. Jeszcze pole numer 65. No i jeszcze w zamiarze mam teraz 55, 56 w przyszłości kupić, nie? I te tutaj poniżej. Moi drodzy, kolorystyka naszych farm, naszych gospodarstw się nie zmieniła. Jest taka sama, jak było w serii Sąsiedzi. Czyli Jacek kolor żółty, Szarpi kolor Przepraszam, mardo, już jestem, ale miałem cholernie ważny telefon. Spoko. Rozumiemy, spoko. To życie po prostu. Niebieski to jest Szarpi, pomarańczowy to ja sobie jestem. No i Jacek żółty, Bartłomiej no, jest kolor, po prostu. Kolory mamy wszyscy takie same, tak, chyba, nie? Kolory jak mamy takie same. I tutaj właśnie widzimy... A jak się wam, panowie, ogólnie ogrodzenie podoba, dopóki co? No, pięknie. Postarałeś się. Równiutko. Powiem wam, że tutaj na razie jest ściernisko, zobaczcie. Ale będzie San Francisco. Ja już wam pokazuję, gdzie, kochani, bo ja tutaj już mam podłączoną, tą działkę już mam uzbrojoną tutaj. Wodociągi. Tak, tu już mam uzbrojone w skrzynkę elektryczną i tak dalej. Także tutaj są pierwsze i myślę, że będą ostatnie plony, ponieważ tu zobaczycie w przyszłości i nie będę zdradzał, co tu będzie, ale co niektórym kopara zjedzie. Tu będą lądowały Jumbo Jety, Force One, Air Force One, te inne tam VIP-owe samoloty. Antonow chyba największy na świecie, nie? Samolot. To może tutaj lądować. Tak, dokładnie. No, także tutaj to pole również będzie zagospodarowane. Ten płot oczywiście tak zostanie, jak jest, a tutaj będzie po prostu druga strefa, bardziej taka strefa przemysłowa. Moi drodzy, ale ja tutaj sobie jeszcze pozwolę zażartować. Bartek już poszedł w bulwiaste jak bochun. Proszę bardzo, tutaj przy ogrodzeniu poszedł w bulwiaste. Dokładnie. Także no, progres poczynił, no od razu, no, ale ostatnio ja woziłem bulwiaste, nie? A to te... powiem wam szczerze, że nie każdy by się na to zdecydował przy starcie, także Bartek po prostu no, jest odważny. Ja tutaj, no, odważnie, tutaj no, widzicie proszę. Cały areał do zbioru. Także moi drodzy, widać tutaj, że Bartek podszedł do sprawy z sercem, ponieważ no ogrodzenie na Lubelskiej u niego raczej nie miał sentymentu do stawiania tam ogrodzenia, a tutaj proszę, ogrodził sobie teren, dokładnie wie, czego chce, ma już plan i tak jak powiedział, tu na razie jest ściernisko, ale będzie San Francisco, a tam będzie lądowisko na Antonowa. Także moje drodzy... Przepraszam, a czemu postawiłeś, Bartek, dwa takie same silosy? Nie. No tu. Jak dwa takie same? No, dwa postawiłeś maszynami. Tak, miało być na wapno jedno, pomyliłem. No. Na dwa baty idziesz, jak ładujesz, żeby szybciej się naładowało. No tak, tak. To znaczy nie, ja przed nagraniem, wiecie, kasowałem, sprzedawałem silosy i przestawiałem, bo one były, już wam mówię gdzie, one były tutaj w tym miejscu, jak ta lampa stoi. Tutaj one były po prostu i ja je przestawiałem, bo poszerzałem tam ten teren, tak jak Szarpi teraz chodzi, to tam było jeszcze pole. Bo taki clean szedł, wiecie, z tej działki.
Ja teraz to tak bardziej wyrównałem właśnie i przestawiałem tym samym, bo właśnie te silosy stały na granicy działki, nie? Moi drodzy, możecie sobie teraz podglądać portfolio Bartka, w co zainwestował. Ja wam może zdradzę coś, co jeszcze no właściwie nie zdradziliśmy do tej pory. Jak w ogóle zaczęliśmy tutaj swój progres? No swój progres zaczęliśmy tutaj w taki sposób, bo nie chciało nam się już na Lubelskiej zliczać, kto ile zarobił i tak dalej, i tak dalej. Były różne propozycje, żeby przenieść wszystkie maszyny z Lubelskiej tutaj, że to, co dorobiliśmy się tam, to żeby tutaj przenieść, ale byłoby z tym za dużo pierdopip, wiecie czego. Więc postanowiliśmy podjąć zupełnie inną decyzję. Każdy z nas na start miał po 5 milionów. I te 5 milionów po prostu do użytku budynków, stawiania, parku maszynowego, rozwijania miał. No i jak je użył? Tak je użył. Każdy z nas kupił sobie maszyny, których nawet wcześniej nie stosował. No w moim przypadku, no ja kupiłem dużo maszyn, których nie stosowałem wcześniej. Dlaczego? Ponieważ miałem małe gospodarstwo i malutkie pola, prawda? Natomiast tutaj są tylko właściwie duże pola. No i ja wiem, można nazwać to niektóre średnie, są też malutkie, ale o tym może później. Także moi drodzy, tutaj Bartek zainwestował w to, co widzicie przed chwileczką, czy też widzieliście przed chwileczką, nie będę komentował, jak te maszyny się nazywają, bo wy o tym już wiecie, nie jesteście głupiutcy, wiecie, jak te maszyny się nazywają, wiecie, do czego służą, więc nie ma tutaj co wiele komentować. Jedynie co, jeśli mogę dodać, tak przepraszam, oczywiście. Jedynie co, no to debiutuje u nas po raz pierwszy na farmie DLC z 17 Horsh Aggravation, tutaj dodane w 19 jako modyfikacje od Giants, no to właśnie tutaj Bartek, widzę, wykorzystał potencjał tych nowych maszyn Horsha. Dokładnie. Mamy tak. I rozsiewacz, i jest siewnik, zresztą u mnie na farmie też troszeczkę tego jest, więc... No i jeszcze tutaj jedną rzecz pokażę w garażu, chodźcie. No idziemy do garażu. Idziemy. Oczywiście my te farmy będziemy wam pokazywać co jakiś czas, gdy poczynimy jakiś większy progres, to farmy będziemy wam pokazywać. Właśnie, jeszcze ten samojezdny opryskiwacz Horsha również z tej paczki, ale to podejrzewam większość tutaj tą paczkę ma, to jest takie must have, ja się sam dziwię, że dopiero teraz w sumie to dodaliśmy. No. I to od razu powiem, że to jest mniejsza, węższy opryskiwacz od tamtego pająka, który miałem, bo tamten po prostu był niepraktyczny, to raz, a dwa, no nie podobał mi się wizualnie, tak, taki padziąg. No bo umówmy się, te maszyny nie są ładne ogólnie rzecz biorąc. Ale ten jest taki, trzeba przyznać, taki w miarę zgrabny, nie? Jak tak, już to tak, wygląda? Tak. Bo tamten, ale to nie jest konkurs Miss Mokrej Podkoszulki. To jest maszyna, która ma pracować w polu. No. I ona nie ma wyglądać, że ona ma pracować, nie? No i tak to właśnie działa, i tak to właśnie wygląda. No. Dobra, to jedziemy teraz na farmę do Jacka. Jacek nas teraz poprowadzi, my pojedziemy w konwoju w ogóle, zrobimy sobie tutaj taki mini ETS-2, pojedziemy w konwoju, pojedziemy za Jackiem, ty, który jest mój ciągnik, tam jest mój ciągnik, wszyscy mają takie same fędziory jak ja. Ja teraz nie wiem, kurde, który jest mój. Jacek, prowadź, my pojedziemy za tobą i wy obserwujcie, moi drodzy, gdzie kto ma farmę i jakie pokonujemy tutaj dystanse, bo mapa jest naprawdę potężna. A dlaczego zmieniliśmy tą mapę na Goliszew, pomimo tego, że tak chwaliliśmy Lubelską i nadal ją chwalimy, dlaczego postanowiliśmy zrezygnować z tego wszystkiego, co było na mapie Lubelskiej? Moi drodzy, proszę o cierpliwość, wszystko opowiemy wam w odpowiednim czasie. Natomiast niech to będzie wisienką na torcie ta informacja, żebyście wiedzieli, co nas posunęło do takiego kroku. Dużo jeszcze ważnych informacji będzie w dalszej części dzisiejszego odcinka. Proszę o cierpliwość, proszę się uzbroić w tą cierpliwość. Można powiedzieć, że ten odcinek nauczy pokory, jeżeli chodzi o cierpliwość. Teraz jedziemy do Jacka, Jacek zaprezentuje, co do tej pory dokonał, a dokonał też dużo. I od Jacka pojedziemy do mnie, bo ja mam farmę zaraz koło Jacka, więc Sharpie jednak zostanie na koniec. Ostatni będą pierwszymi, także są. Pierwszymi, tak jest. No. Tam teraz ktoś otworzył jakąś puszkę, bo taki dźwięk był podobny. Ja nie. Na zdrowie, panowie. O. Kurde. Dobra, widzicie, że tutaj jest strasznie płasko.
Dobre to jest i złe. Dlaczego to jest dobre? Ponieważ no, ja akurat zauważyłem, że tereny tam już od Warszawy, hen nad morze, no to są właśnie strasznie płaskie. I cóż, no może to być klimat, który tam właśnie odzwierciedla tamte strony. A akurat Goliszew, no ja nie wiem, gdzie to dokładnie jest na mapie, Wielkopolska. Ale gdzieś tam... No, przepraszam, tylko że przerwę, póki jedziemy, wujcio, zobacz na mapie, jak fajnie te kropki widać, jak jedziemy za sobą. No. No i moi drodzy, może ktoś powiedzieć, że płasko to za nudno. No okej, okay, no, można się zjeść. Spójrzcie, jaka tutaj jest dla mnie fajna droga, wąziutka, mi się tak bardzo podoba ta droga. No. Jacusiu, do nas. Tak, do wujka też jest tutaj. Bo ja też tędy jeżdżę. No. Tylko tutaj do wujka tak? To w prawo. No. Jacek, także wiesz co robić, bramka i my to, nie? Moi drodzy, a moja seria nazywa się Rancho dlatego, że postawiłem sobie domek w takim miejscu, że gdziekolwiek jesteście na mapie, a widzicie drogowskaz na Rancho, to wszystkie te drogi prowadzą, wszystkie te drogowskazy prowadzą na moją farmę. Ale o tym zaraz. Bartek, Szarpie, czemu obijasz Jackowi maszyny? Bartek! Obciążyć go. Tak, a kto we mnie wjechał przed chwilą? Ja, wiesz, że ja lubię ci wjeżdżać, Szarpejko. No, wiem. No, lubi. I lubi wykorzystywać. Bartek to umie wykorzystać. Niestety Helenka mnie opuściła, wzięła rozdział majątkowy, poszła w pizdziec, także teraz Szarpejkę dojeżdża. Jeszcze płeć zmieniła. Jak bracia Wachowcy, tylko że tam była na odwrót. Dokładnie. Dobra, Jacek, opowiadaj. Na co? Tutaj mamy chatkę. Skąd? Kto nie zgasił silnika? Pewnie ja. No. To jest klank Fenda. O. Tutaj mamy chatkę. To bogatemu zapłoni. Garażykami. No. To jest ta sama chatka, którą już oglądaliśmy. Czyli właściwie mamy trzy takie chaty na mapie. I trzy mamy takie same. Tutaj garażyk na osobówkę. No. Migamy dalej. No chatki już znamy, no, więc właściwie przechodzimy na gospodarstwo. Tu fajnie, taki zielony placyk masz. Zajebiście to wygląda. Jacek, i tutaj postawiłem, tak, tutaj po lewej stronie, tutaj w tym rogu działki, tutaj będą konie, ale to jeszcze trochę. Tutaj będą koniki sobie stały. A tutaj mamy pryzmy, silosiki postawione. Zrobiłem takie rondo, że tak powiem, z całej działki, żeby ładnie tutaj sobie obkrążać tymi, żeby nie podjeżdżać gdzieś, nie cofać, tylko mogę sobie ładnie maszynami prosto z pola sobie tutaj podjeżdżam siewnikiem, uzupełniam wszystko, czy tam opryskiwaczem sobie uzupełniam i wtedy jadę go myć i od razu do garażu. Było kopytko, wszystko. To teraz jest rondo. Tak, tutaj są postawione magazyny na słomę, siano i kiszonkę. Ja bym chciał sobie kiszoneczkę zrobić z trawy. Tutaj mamy chlew, średni, ten mały. Ale tu masz chlew. Jeszcze świn, zwierzątek w ogóle jeszcze nie ma. Tutaj obora. No. No i tutaj mamy dwa garaże ładnie postawione. Ty, nieźle, że se to wykombinował. Fajnie mo. No. Jacek. No, tyś mnie zaimponował teraz, ty. Ty tutaj dokładnie wszystko przemyślałeś. No, trochę myślałem nad tym, jak to zrobić. No. Tutaj postawiłem takie ten świerki z tyłu, to tak chyba to są świerki, żeby oddzielić tą moją działkę od pola, bo nie chciałem tutaj płotu stawiać, bo tak średnio. To postawiłem te świerki tutaj z tyłu. Słuchajcie, żeby oddzielić to. Ja sobie tak grałem wieczorami z Jackiem, jak tutaj nie było Bartka i Sharpiego. Graliśmy sobie oczywiście, rozmawiając na TeamSpeaku, to Jacek mi powiedział, że on nie ma zupełnie weny, jak zbudować swoje gospodarstwo. Dzisiaj już wiem, że mnie kłamał. Nie miałem wtedy weny, w ogóle nie wiedziałem, co mam zrobić. Ale czasem jest tak, że wystarczy tutaj... postawić jeden obiekt i nagle olśnienie, nie? No, tak. Jacek, jaki ten silos ma pojemność, ten co tu postawiłeś? 500 tysięcy. 500 tysięcy i on nie obsłuży, postawiłem on nie obsłuży większości plonów nowych. Od razu mówię. A, go postawiłem z tego względu, że on tutaj ma ten... tą rurę do ładowania. To mi się właśnie w nim podoba. No a to nie wiem, czy na te plony może coś tam Sharpie zadziała z nim, czy nie za bardzo? Nie no, przecież to... Nie no, po co? Masz inne po prostu podobne silosy, które obsługują, nie?
Czemu tym facetom tak terrory się podobają? Gdzieś indziej wtedy go postawić. Czemu tych facetów tak terrory kręcą? No i garażyk na Bulwiastę. Ale jeszcze nic tam nie ma, jeszcze go w ogóle nie otwierałem. No, na Lubelskiej, mi się tak on podoba, że... Mi się on tak podoba, że od razu go postawiłem. To był chyba mój nawet pierwszy, to był chyba nawet mój pierwszy budynek na tej tutaj działce. Od razu ten garaż. Mi się tak podoba ten garaż, że to było pierwsze... O! No i to jest właśnie dowód na to, że go nie otwierałem jeszcze. No ale to sobie możesz muszę wyrównać. Tu zrobić tę trawę. No, ja sobie zrobię tę trawę. No, bo tam da się pomalować. Słuchajcie, bo na Lubelskiej nie mogliśmy malować trawą, a tutaj możemy. Tutaj możemy i to nas niezmiernie cieszy, ale to... Jacek, zostaw tą trawę, będziesz się kosił na siano. Ja. Ale to, że jest możliwość malowania farmą... Trawą. Farmą. To nas zaskakuje i wyskakują takie surprise'y, które oczywiście da się załatać, tylko trzeba po prostu, wiecie, no, usiąść jeszcze na tym. Ja wam przypominam, że to jest pierwszy odcinek, można powiedzieć taki prolog z u mnie czwartej serii, która nazywa się Rancho. I moi drodzy, no cóż, no, tu wszystko dopiero właściwie jest w stanie surowym. Tu jest surówka, tu jest taka suteryna, to dopiero powstanie, moi drodzy, imperium każdego z nas. Mm-hmm. Tylko, że na chwilę obecną jest to jeszcze tak, a nie inaczej. Możecie sobie pomyśleć, że dopiero co zaczęli i już mają tego tyle. Moi drodzy, przypominam, każdy z nas dostał 5 milionów na start. I to bez podatku, znaczy zwolnili nas z podatku, nie musieliśmy płacić podatku z tego. Więc... 5 milionów to jest jednak sporo kasy, żeby tu postawić jakieś budynki sensowne i kupić sensowne maszyny, prawda? No oczywiście. No. Dobra, w takim razie, Jacku, chciałeś coś jeszcze dodać do... Nie, no co mam tutaj dodawać, to dopiero zaczynamy, tutaj nie ma co tutaj opowiadać. Czy masz podobną strategię do tego, co prowadziłeś na Lubelskiej, czy idziesz w Bulwiastę? Nie, idę raczej w ten, dlatego teraz tytoń się je, bo raczej pójdę w te nowe. Te. Tak. I tutaj powiedzcie mi jeszcze, chłopaki, póki jesteście, Czerpis, gdzieś na chwilę. No. Co byście tutaj zrobili na środku? Ja bym tu pierdzielnął bejcą. Nie no, tak naprawdę to... Tu szlaczek. Nie wiem, co to zrobić. Czy po prostu odgrodzić tym ładnym drewnianym płotem, jak ty masz i po prostu zostawić tutaj zielone, czy coś tutaj postawić? Nie wiem, co ja wy myślicie? Ja bym póki co na twoim miejscu zostawił to tak, jak jest. Na ten moment i nie myślał o tym za bardzo. Tak, bo wiesz, jeżeli teraz pomysłu... Tak, właśnie to miałem mówić. Kto wie, co ci wpadnie za pomysł do głowy za jakiś czas i Anusz Widelec, tu masz fajny kącek tego terenu, Anusz Widelec, coś ci się tutaj przyda i będzie praktyczne. Bo na pewno chcę zielone zostawić. Na pewno, bo jeśli bym miał coś tutaj stawiać, no to takich rekreacyjnych rzeczy, nie przemysłowych, nie z żadnym magazynem i tak dalej, bo tutaj na pewno chcę, żeby ta trawa była. Tutaj chciałbym ten dom odgrodzić, tutaj wzdłuż pociągnąć płot, żeby ten dom był tak jakby osobno troszeczkę, oddzielić go od tej strefy tutaj pracującej, ale tutaj ten zielony teren chciałbym zostawić, no bo to fajnie wygląda, jak się wjeżdża, jest tak ładnie zielono, nie betonowo. Możesz sobie zrobić coś takiego, jak miał Sharpie na Lubelskiej, że przed domem miał taki skwerk, coś jakieś te albo ścieżki, tak, drzewka, ławeczki, drzewka, ścieżki, no. Te takie drzewo w tym takim zabudowanym dookoła, jak się to nazywa, to ja studnia, okrąg, czy cholera wie, jak to tam nazwać. I możesz sobie tutaj zrobić po prostu taki mały mini park. Słuchaj, tak. Michael Jackson o czymś takim marzył, chciał zoo zrobić w Polsce, więc słuchaj, no on tego nie zrobił, a ty możesz. Patrz, jakie masz możliwości, Jacek. A jeżeli nie masz pomysłu teraz na ten teren, poczekaj. Wena przychodzi z nienacka. I to się właśnie dzieje tak. No właśnie. Dokładnie. No dobra, to lecimy dalej. Zapraszam was teraz na... Kurde, gdzie jest mój pęd? Czemu wszyscy mają takie same? Ty masz z tyłu. Ja jestem z tyłu. Ty w ogóle masz innego. No, kurczę, no. Nie mogę swojej maszyny tutaj poznać. Jedziemy teraz do mnie, ja was poprowadzę. Moi drodzy, moja czwarta kampania, czy też czwarty sezon, zmienia nazwę sąsiadów na Rancho. Gdzie mnie tam po trawie? Przepraszam. Zachowałem się bardzo niegrzecznie. Dlatego, że z jakiejkolwiek strony mapy jedziecie i patrzycie na te drogowskazy, to jest drogowskaz na Rancho i jak pojedziecie na Rancho, obojętnie z której strony mapy, czy z góry, czy z dołu, czy nawet spod spodu, Bartas, co mi tutaj zajeżdżasz drogę? Proszę mi stąd zjechać. No jak ETS, to ETS! Aha, no Bartek chciał się pochwalić nową Scanią, nowej generacji, a szkoda nią w pole wjeżdżać. No i ciekawe, co on teraz zrobi.
Nie, no nową skaniulę tak potraktował. Boże, chuj. Nie, spoilery pourywane. Listwa między osiowa już poszła się kąpać. Nie, no masakra, szkoda skaniuli. Więc moi drodzy... Jedź ta. Z której strony byście nie jechali, to wszędzie drogowskazy na rancho doprowadzą was do mojego rancho. Rancho to też taki serial, nie wiem na którym kanale, ale na którymś tam już z tych na polskich. Chyba. Albo już nawet na żadnym. Więc myślę sobie, niech będzie po prostu rancho. Moi drodzy, ja sobie tutaj trochę zmieniłem strategię. Kupiłem głównie maszyny pod średnie i duże pola, tylko z tym, że tutaj średnie to już jest duże pole. Kupiłem sobie nie najmniejsze, ale od razu poszedłem, moi drodzy, na całość i kupiłem sobie pole numer 2, jak widzieliście wcześniej na tej mapie, którą pokazywałem. Jeszcze wam to pokażę. Teraz na strach zapytać, co to będzie, jak wujek pójdzie w ból wiaste. A. No. Można sobie zatrzymać tutaj maszyny. Moi drodzy, i od ulicy zbudowałem... Czekajcie, tylko jeszcze zgaszę silnik, proszę bardzo, żeby nas nic nie przegłuszało. I od ulicy na polu postawiłem swoje... Dobra, niech panowie tutaj przejadą, niech sobie zaparkują. Damy im chwilkę. Tu na polu postawcie. To już jest moja maszyna. Widzicie, z mojego parku maszynowego jest to oczywiście John Deere. Tutaj jest taki pług, który służy mi do przeorania pola, którego mam tutaj, no, pole, które jest naprzeciwko mojej chałupy. Moi drodzy, słuchajcie, bieda u mnie jest taka, że jak przechodzę koło tego basenu, to kaczki z niego rzucają mi chleb, żeby mnie dokarmiać. Taki jestem biedny. Jak ktoś pamięta stare, poczciwe te kabarety na drugim programie Telewizji Polskiej, jak ktoś pamięta spotkanie z Baladą, tam był taki Rysiu, on był tak biedny, że nawet nie miał rodziców, tylko od razu babcie i dziadka. Moi drodzy, ale tutaj wracając do sedna sprawy, postawiłem dom taki, do którego nie można wejść, ale za to domek jest ładny, z basenem. Tutaj mam funkcję spania, gdybym chciał przyspieszyć czas. Mam basen. Do tego basenu często zagląda Bartek. Wójcio, przepraszam, ja się tylko pytam, co się Ani stało. To nie jest Ania. Słuchajcie, ten chłopaczek tutaj, który jest, to nie jest Ania. To jest po prostu, słuchajcie, on został porwany dla okupu, tylko nie chcieli za niego okupu zapłacić i tak już został. Tutaj. I tak już został. No i tak już został. To silno ręki tam. Tak. Wziął go dla okupu. Dokładnie. Moi drodzy, a więc tak sobie przyzdobiłem koło domu. Znacie mnie już z lubelskiej, jestem pedantyczny i dbam o szczegóły. Jakże krasnam tutaj jest, to jeszcze w ogóle będzie... Wójcio, ja lubię z tą panią w basenie pływać. Tak, Bartek po prostu często zagląda mi do basenu. Nie wiem dlaczego. Jakaś głupia mania. Moi drodzy, i tutaj, moi drodzy, są jeszcze bliźniaczki. Figury woskowe. Figury woskowe. Nie wiem, kto to jest. Sharon Stone. Nie wiem, kto to jest. Albo Sharon Stone. Nie wiem. I tak wygląda moja chałupa. Natomiast za chałupą skryte jest całe gospodarstwo już te przemysłowe, prawda? Moi drodzy, i tutaj postawiłem zabudowy, które... są jednakowej architektury, ale każda zabudowa jest do czegoś innego. Tutaj są garaże otwarte i oczywiście zamknięte. Postanowiłem postawić tutaj budynki z kamienia, ponieważ kamień i drewno to jest dla mnie coś, co buduje klimat retro i chciałem nie budować tutaj, słuchajcie, kombinatu, tylko typowe gospodarstwo i takie właśnie zabudowania bardzo kojarzą mi się z typowym gospodarstwem. Tutaj zbudowałem z takim podwójnym zadaszeniem, jednakże budynki jedno koło drugiego na takie maszyny, które są długie, czyli na przykład takie zestawy, jakieś długie maszyny, których no, w garażu nie zmieszczę. Tutaj maszyny, które są ciągnione, nie z własnym napędem, tylko ciągnione. One wszystkie tutaj będą stały właśnie poukładane, to też z jednej, to też z drugiej strony pod tym zadaszeniem. Moi drodzy, headery, nie headery, wszystko to, żeby schować przed warunkami atmosferycznymi, deszczem, śniegiem i tak dalej, i tak dalej. Nie mamy tutaj season modów, improwizuję. Tutaj, moi drodzy, postawiłem wiaty, tym razem większe, o wiele większe niż te, które miałem do tej pory, ponieważ. Jeszcze nie wiem, dlaczego ponieważ, ale z ponieważu ponieważa. A te wiaty to na co są, przepraszam? Słoma, siano, trawa. Siano, trawa. Masz tu rysunek u góry.
U góry są rysunki, do czego to jest. Pola mam potężne, dlatego te wiaty tutaj będą potężne. I możecie się domyślać, że skoro moja seria nazywa się Rancho i skoro wszystkie drogowskazy prowadzą na Rancho, no to będę tutaj miał hodowlę koni. I konie tutaj akurat nie będą na terenie gospodarstwa, tylko już mam upatrzony teren na konie. Będą po prostu naprzeciwko mojego domu i już tam robię właściwie miejsce pod te rancho. Tutaj, moi drodzy, kolejny budynek, też z tej samej architektury, jednak tutaj jest silos, zabudowane tutaj są silosy, gdzie mogę oczywiście plony ładować i wyładowywać. I to jest stodoła, która będzie obsługiwać wszystko. Nie będę tutaj stawiał więcej magazynów. Tutaj, moi drodzy, są plony podstawowe, jak i bulwiaste, tak i oczywiście wszystkie te plony dodatkowe, jak marchew, cebula, orkisz i tak dalej. Ja chyba też sobie ją w takim razie postawię zamiast tego silosa. No, powiem wam, że mi też się spodobało, nie? Tylko teraz cholera nie będzie pasowała do mojej architektury i chyba garaże Bartek, też pokazuje i sobie takie kamienne postawię. Bartek, tego silosa jest kilka wersji kolorystycznych, to sobie przejrzysz wszystkie. Dokładnie tak. Jak wejdziecie sobie w sklep, znaczy jak ktoś wejdzie w sklep, no, tutaj z naszych... No właśnie, powiedz, gdzie to jest. I jak wejdziemy, moi drodzy, w shopy na przykład, to tutaj jest kilka wersji architektury tych budynków, bo jest na przykład, czekajcie, tylko znajdę. Ale to w shopie jest silos? Nie, silos jest w silosach. Silos jest w silosach, a shopy są w shopach. I tutaj jest... bo to ten... Aha. I tak, moi drodzy, tutaj jest kamień, tutaj jest biała cegła, tutaj jest czerwona cegła i tutaj pod styl amerykański, czyli czerwone stodoły, gdyby ktoś budował te zabudowy na mapach amerykańskich. Przepraszam, wujcio, powiedz mi tylko, jak się ten silos nazywa? To jest to MF tak. Farm Silo? Tak. Aha, tak. Dobra. Tak. I tutaj ten biały to samo, też jest spoko. I tutaj to samo, jeżeli chodzi o silosy, to można zabudować sobie silos w podobnych architekturach. Natomiast są też warsztaty i, moi drodzy, teraz was zaprowadzę do warsztatu. Tutaj mam właśnie o tej samej architekturze warsztat, gdzie mogę naprawiać maszyny i mam też typowy washcar, czy po prostu myjkę. Washcar, tak, czy po prostu myjkę. Kercher tutaj stoi, czy też kercher, bo różnie to też nazywają. Z tymi anglojęzycznymi terminami są różne fanaberie w wymowie. Więc, moi drodzy, no tak tutaj zabudowałem i w środku jest, moi drodzy, garaż, a w garażu stoi kombajn, którego sam się nie spodziewałem, że zakupię. Chciałem coś innego, chciałem coś takiego wyuzdanego, wręcz użyję takiego terminu bardzo, bardzo, bardzo... Ja tylko powiem, że ten Fendior jest zajebisty, nie? Piękny. Moi drodzy, to jest idealny kombajn dla mnie. To jest Fendior, tylko z tym, że ten jest z modyfikacji. Jest taki domyślny też, ale my akurat wzięliśmy z modyfikacji i jest w trzech konfiguracjach. Massey Ferguson. Jak, wujcio, przepraszam, jak wygląda z headerem? Header jest samojezdny, czy trzeba na wózek stawiać? Na wózek, niestety na wózek. Ale no ale ja mam, na przykład zrobiłem sobie kolor czerwono-czarny kombajnu. Wziąłem ten od Case'a. Header, który wyglądowo pasuje do tego kombajnu i jest na kołach. No. Ja natomiast sobie wziąłem wózek, bo mi to jako tako, no może z początku no, miałem parcie na to, żeby header był na wózku, jednakże postanowiłem wziąć ten pod ideal sygnowany marką Fendt. Jest jeszcze Massey Ferguson i Massey Ferguson, ale na rynek amerykański. Wiecie, tak jak my mamy Challenger. Tutaj... Challenger, tak jak my mamy w centralnej Europie Opla, a na przykład w Anglii to jest Vauxhall. To samo, jeżeli chodzi o ten Massey Ferguson. No i moi drodzy... Nie, Challenger to Fendt na Amerykę, nie Massey. Jeszcze raz, bo się Challenger pomówiłem. To jest Fendt na Amerykę, a powiedziałeś, że Challenger to Massey na Amerykę. No to Sharpie wszystko wyprostował, także proszę się nie fukać, już tutaj jest wytłumaczone. Także, moi drodzy, my mamy te kombajny z modyfikacji, a modyfikacja na przykład daje nam możliwość pomalowania chociażby tapicerek w środku, czy też dodania dodatkowych feature'ów do tego kombajnu. I ja na razie ten kombajn mam, idealny dla mnie wybór i zostawię go sobie. Na chwilę obecną jest dla mnie to full wypas. Jeżeli chodzi o park maszynowy, tutaj totalna zmiana organizacji. Słuchajcie, jak widzicie, mam ciężarówkę z potężną wywrotką, która obsługuje bez problemu jako solowiec, bo nie mam tutaj więcej wywrotek, mam tylko tą jedną. Więc obsługuje pole numer 2, które jest przepotężne. Jeszcze raz wam pokażę to na mapie, moi drodzy, mój tutaj wybór.
Ja sobie tutaj kupiłem tak pole 4, 25, 2, 1 i 3, gdzie farmę chciałem stawiać na polu 25, ale jak zobaczyłem potencjał pola numer 3, że tutaj od drogi mogę sobie wjechać, tutaj na tym urynołku pola mogę sobie zrobić, no może tak to będzie lepiej jednak widać, tutaj na tej części będę mógł sobie zrobić gospodarstwo i tutaj na tym kwadracie za... Jezus, nie gospodarstwo, tylko dom mieszkalny i za domem mieszkalnym tak skryte gospodarstwo, żeby mnie sąsiedzi nie podglądali nie zazdrościli, że skąd mam pieniążki na to wszystko. No to, moi drodzy, totalna zmiana strategii, totalna zmiana mojego podejścia do bieżącej sytuacji. Jak widzicie, no wszystko inwestuję tutaj w takie duże maszyny, żeby zbierać potężne plony i tutaj częściej będę, moi drodzy, wynajmował, tak jak Baron do tej pory, tak zwanych Ukraińców, ponieważ no, ja nie gram tak dużo jak chłopaki i będę potrzebował wspomagania. Te też tutaj będą pomagać mi nasi widzowie, których będę zapraszał na odcinek. I jeżeli ktoś by się tutaj pytał, po co mi tutaj są te bramki? Ano dlatego, że tutaj jest drzewo, tutaj jest rów i te bramki są mi potrzebne, że jak pojadę już tutaj na przykład moim kombajnem, od razu z headerem, to mam... tutaj takie znaki, na jakiej szerokości, czy też w jakiej szerokości mam się zmieścić. To będzie droga taka przejazdowa, poprzeczna przez część gospodarczą i druga taka brama, taka podobna jak tutaj jest, będzie zrobiona na pole numer 25, ale z tej strony. I jeszcze to nie powstało, to dopiero powstanie. Tutaj również będzie bezpośredni przejazd z mojego podwórza na pole numer 25. Jak widzicie, tutaj jest rzepak. To jest moje pole i tutaj na przestrzał będzie taka droga i na te pole. No i tak to na chwilę obecną będzie wyglądało. Moja strategia wygląda tak, że idę w maszyny największe, będę zatrudniał pracowników oraz moich widzów, którzy będą moimi gośćmi. I moi drodzy, na razie to też jest surówka, tutaj będzie wszystko piękniej, wszystko będzie ładniej. Na razie te 5 milionów, no widzicie ile mi zostało na koncie, 375 tysięcy, także bida aż piszczy. Moi drodzy, tą całą gotówkę zainwestowałem w to wszystko, co tutaj widzicie i jestem z tego dumny. Wójcio, i tak dalej. Ja mam jeszcze, mam dla ciebie pomysł, żebyś mógł fajnie zaprezentować widzom swoją działkę. To weź w obiekty do kupienia i będziesz fajnie mógł z góry to pokazać jeszcze, jak ta cała twoja farma z góry wygląda. Na to przyjdzie czas. Moi drodzy, tutaj Bartek ma dobry pomysł, ale na to, ale to wam pokażę po prostu kiedyś indziej. Chcę sobie takie, chcę wam, wiecie, no dawkować te przyjemności. Moi drodzy, na tej mapie jest jedna bardzo ważna rzecz, o której powinniście wiedzieć i Bartek dał się już tutaj niemile zaskoczyć. Chociaż ja o tym wiedziałem, a Bartek nie wiedział. I ugrząc w sklepie. Moi drodzy, tutaj jest coś takiego jak godziny otwarcia sklepów. Mamy tutaj na przykład godziny, że od 6 do 12. O 12 jest, no nie wiem, siesta albo jakaś tam przerwa śniadaniowa dla sklepu i potem od 13 do 20 możecie kupić, słuchajcie, cokolwiek, gdziekolwiek jesteście. To jest akurat hodowla koni w Goliszewie. Ja tutaj będę miał obok ranczo swoje, bo tu głównie będę miał konie. Oczywiście kupię sobie ponownie Zeusa i Herę. Moi drodzy, i nie ma tak, że sobie przyjeżdżacie, kiedy chcecie i kupujecie, co chcecie. Nie. Musicie tutaj pilnować tych godzin. Niedziele niestety nie są handlowe. No, nasz obecny rząd zakazał. No dobra, żart. Pozwoliłem sobie na niego. I moi drodzy, tutaj trzeba pilnować nawet godzin, w których możemy dokonać zakupu. Tu wszystko będzie piękniej, tu wszystko będzie ładniej, ale jak na razie i na początek i na start, no wygląda to tak, a nie inaczej. Także tak to widzę i tutaj, moi drodzy, na tym polu będę chciał zrobić potężną stadninę koni. Jeszcze nie wiem dokładnie, jak to będzie wyglądało. Gdzieś tam pomysł mi się rysuje w głowie, ale jeszcze nic nie mam takiego klepniętego. Wszystko będzie dopiero na bieżąco. Będziecie widzieć, gdy będę to budował i prezentował wam swój progres. I głównie będę chciał mieć tutaj konie i ewentualnie krowy. No i oczywiście będę chciał iść wszystkie te uprawy. Szarpuś? Tak. Tak. Ty chciałeś spędziorem, Szarpuś, zadzierać spędziorem, chłopaku. No i moi drodzy, ogólnie będę chciał tutaj uprawiać te plony, których nie uprawiałem wcześniej, bo po prostu na mapie lubelskiej tego nie było.
Moi drodzy, i teraz przechodzimy do farmy Sharpiego. Jedziemy do Sharpiego. Tak, jedziemy do mnie. U mnie to już tam bez zbędnego pierdolenia na szybko, żeby się już zabrać do roboty. To tylko ja zawsze muszę się tyle rozgadać. Tak, dokładnie. Oj, źle pojechaliśmy? Źle? Tak, bardzo źle. Gdzie wy jesteście? Wyście mnie już odjechali. Moment, no. Zawrotka, nawrotka. Wyjeżdżamy na drogę główną. Aha, wujcio, na polu 25 będziesz miał około 40 tysięcy zbioru rzepaku. 40 tysięcy litrów. Na 40 tysięcy 333 chyba, na polu 25. Aha. No. Przeczytałem właśnie z tej nowej modyfikacji, to wiesz? Miałem A ci czy to mówić, ale... A czy te pierwsze zbiory będą mniejsze? Ze nie, na to, będziesz miał 40 tysięcy. Tutaj... Ty to wiesz, mapo zielona. No, wgrałem modyfikację, która mi to mówi. No przecież mówił. No. Szarpuś, tak? Szarpuś, tak? A czemu ty nie mówiłeś, że ty masz drugi kanał na YouTubie? Jaki drugi kanał? Nie, nie, mam, nie, mam. Nie, no masz MZ Toja. To nie jest Sharpi. Jak to nie? Małpa zielona? Co? To on mówi. Nie wiem, Bartek, coś ty się naspał? No mówię, masz MZ Toja kanał, czyli małpa zielona to ja. Nie, MZ Toja to jest kanał mojego kumpla z Golden Lines, którym się kłóciłem i godziłem. Kłóciłem i godziłem. Kłóciłem i godziłem. Pozdrawiam ciebie, MZ, to jak nas oglondasz. Dlatego tak skojarzyłem, bo akurat wiesz, wujek, jak ci mówiłem, oglądam na bieżąco teraz znowu powtórkę ze Sprint Ires z twoich wszystkich odcinków i właśnie ostatnio było rozmowa o MZ to i z tym, z wolnym kanałem, z Adrianem rozmawiałeś, że tam akurat Adrian mówił, że się z nim spotkał gdzieś tam pod suwałkami. No i tak właśnie skojarzyłem teraz. MZ to ja, czyli małpa zielona. Nie, MZ to ja, to jest bardzo sympatyczny chłopak, bardzo ambitny, zawsze był bardzo ambitny. Zawsze go szanowałem, pomimo tego, że nieraz mieliśmy odmienne zdania. Nieraz nawet dochodziło między nami do sprzeczek, ale to jest jeden z tych ludzi, z którymi zawsze miło porozmawiam, do których zawsze miło jest wrócić. I konkret gość, nie? No cóż, no ale no nasze drogi się rozeszły na chwilę obecną, bo ja już nie jestem Golden Line, nie? Od ilu lat, także. I gdzieś tam po prostu zgubiłem z nim kontakt. A to była VS-ka, tak się nazywała, tak? Tak, drogi się rozeszły. Tak, rozjechały się. Dobra, witam panów na Włościach moich. Po lewej oczywiście rosną piękne, cudowne, kapitalne, wspaniałe te topole. Jacek tutaj szpanuje fendem. Wjechał mi w tuza. Dobra, możemy tutaj parknąć maszynki. I słuchajcie, dom, którego jeszcze nie widzieliście, tak myślę. Oczywiście tutaj, no jakoś tak się złożyło z tym. Z biegiem okoliczności, że mamy w trójkę ten sam dom, no nie będziemy tam wchodzić, no bo po co? Ty, ale zajebistą chawirę masz. No nie. Ja dobra. Już chyba to gdzieś widziałem. Idziemy dalej, panowie. Od tej a strony. Jaki fajny przejazd. No to tak, tu zrobiłem sobie przejazd z myjką, bo nie miałem pomysłu, jak tą myjkę przy bramie wjazdowej umiejscowić. Świetnie. Przejazd oczywiście do warsztatu. To jest ta sama zabudowa, którą ma wujcio, tylko że w wariancie z czerwonej cegły. Tu w tym garażu póki co nic jeszcze nie mam, ale to spoko. Jadąc tędy dalej prosto, dojeżdżamy do silosa. Ja tutaj sobie dostawiłem do niego dwa takie biny. One działają z tym silosem, powiększają jego pojemność, ale tu bardziej mi chodziło o to, żeby tak bardziej realnie wyglądała pojemność, bo te silosy mają domyślnie 500 tysięcy litrów, a nie wyglądają na takie. Oczywiście na każdą roślinę. Więc takie dwa biny, które są tutaj z wykończeniem takim drewnianym, myślę, że to nie jest jakieś takie, no pasuje do klimatu. Wyjeżdżając pięknie, tutaj... Pięknie to wygląda, bajeczka. Oczywiście. Wyjeżdżając dalej z silosa, tu jest, im dalej teraz idziemy, to jest jeszcze niedokończone. Tutaj będę jeszcze dopieszczał szczegóły, ale tak, postawiłem sobie tutaj magazynek na nasiona. Przy czym to nie jest... Fajny. Ale jak się fajnie podnosi ta rura, to no, ja pierdzielę. To zajebiste, ja pierdzielę. Dacie mi dokończyć? Panowie? Nichuja nie. Nie? Ale musisz mi dziać, bo stosunek przerywany jest zdrowy. Je. A więc tak, tutaj się nie kupuje nasion, tutaj trzeba kupić nasiona i sobie je wsypać do tego. To jest po prostu magazyn na nasiona. Tak samo tutaj na wapno, czyli wapno ja sobie przywożę ze stacji wapnowania.
wysypuję tutaj i dokładnie tak samo jest z nawozem sypkim. No, wszystkie te trzy silosiki są no, troszeczkę z innej bajki, ale tak to jest, no, są pojedyncze. Chociaż z tego, co zauważyłem, to do tego... Na większości gospodarek tak jest. No, ale z tego, co zauważyłem, to do tego są też i nasiona, i nawóz, chociaż nasion nie wsypywałem. Podejrzewam, że on łapie, po prostu trigger łapie nasiona z tego, do którego tu wsypywałem, że to może działa może podobnie tak jak być. Rozszerzenie, nie? Okej, okay, dobra, idziemy dalej. Magazyny trigger. Na kostki. Siano i oczywiście słoma. Po raz trzeci zaczynam przygodę z krowami. Na Lubelskiej ostatnio, no, ledwo kupiłem 12 krów i już zmieniliśmy mapę, także luzik. Oczywiście ta sama obora. Słucham. Ja już wiem jakie. Mogę zadać? Możesz. Słuchaj, to co ty masz na te siano i słomę, no. To jest tylko w wariancie siano i słoma, nie ma trawy. Nie ma trawy, no bo trawę no właściwie... po cholerę trawę mieć, tak w sumie. A trawa jest potrzebna, tylko właściwie trawa nigdzie nie jest wymagana, bo wszędzie trawę można zastąpić sianem. I u owiec, i u tych, i u krów, wszędzie, nie? Więc no, trawa by szybko zgniła tak w realu, więc może dlatego też nie zrobili tutaj wariantu na trawę. Oborę już znacie, bo obora właśnie tutaj... Szarpuś, tak? Przedstaw mi tą oborę, jak to działa, gdzie ma... obornik, gdzie ma gnojówkę, gdzie się karmi, gdzie się woda leje. Ale tobie się nie będzie podobać, bo ona tylko ma na 50 krów. No, ona ma 50 krów. To nie. Tak, ale Szarpuś by mógł zmienić w ustawieniach na więcej krów. No, ale to by musiał od nowa wrzucać tą oborę, by nie działała na serwerze i tak dalej, i tak dalej. Szkoda tutaj roboty. Dobra, i teraz tak, krówek jeszcze nie ma i w dzisiejszym odcinku jeszcze nie będzie. I teraz tak, jak widzicie tutaj u mnie dominuje kolor czerwony właściwie tej zabudowy. Chciałem to tak podtrzymać, dlatego tutaj na maszynki zielonkarskie plus na headery do sieczkarni. To jest header do koszenia m.in. lucerny, koniczyny, tu oczywiście standardowo do kukurydzy i tak dalej. No i maszynki zielonkarskie, no zrezygnowałem z klasa tym razem, kupiłem sobie tutaj tego Leli i Pottingera, bardzo fajnie mi się na nich pracuje, pierwsze sianokosy robiłem, z klasa jedynie zostały mi kosiarki i kombajn, ale kombajn też zmieniłem na Lexiona 780, ale to jeszcze go dzisiaj zobaczycie w akcji, także no. Do transportu oczywiście skaniula SK tutaj najnowszej generacji z zajebistą naczepą Frigla. No elegancko, no po prostu ta naczepa mi się tak podoba i to malowanie. Super sprawa. I tutaj duża przyczepa Krone. Ile ona mieści? Ta naczepa, czekaj, już ci mówię, 60 ton? Jakoś? 60 tysięcy? Już, czekaj. No to fajnie, bo ona jest krótsza. Nie, 43 tysiące, czyli standardowo. A ta duża kronka mieści 56 tysięcy, ale wiadomo, to kronę jest na sieczkę. Na co jeszcze, na wióry, tam wejdą ogólnie plewy na tego typu rzeczy, nie? Bo tutaj nie ma takiego standardowego wysypu na siłowniku, tylko są te takie walce z tyłu, które wypychają po prostu te taka podłoga ruchoma plony. Dokładnie. No. Na wózku oczywiście header do mojego Lexiona 12 metrów, też ubolewam nad tym, że nie ma własnych kółek, siewnik gotowy. Tu też widzę, Szarpuś, trochę ci się pokrzaczyło z tym, nie? Też z ogrodzeniem. Tak. Ale to jeszcze, to nie wiem, czy ja coś w ogóle z tym zrobię, bo to jest w sumie płot, to ten płot mi się tu właściwie nie podoba. Możesz wygładzić, Szarpuś, on się opuści trochę. No, a czy płot zostanie w miejscu, teren się opuści? Tak, mówię, teren się opuści, a płot zostanie i wtedy będziesz miał te dolne szczebelki na widoku, nie? No, ale spoko, to są takie detale akurat, no wiadomo, diabeł tkwi w szczegółach, jak to ostatnio powtarzał. No, my dopiero zaczynamy tutaj, no, także spoko, no. Nie? Także luz. No, okazuje się, że ta mapa nie jest aż taka płaska, jak się tutaj wydawało nam. Dobra. Na Sosnowiec, jak się jedzie, to tam są pagórki, niestety. Dokładnie, tu do Sosnowca, to tutaj, słuchajcie, na północ tam. No. Tam moje pole 24 jest pod Sosnowcem i tam im bliżej Sosnowca, tym mniej żyzne, kurde. No, masakra. Biedny. Ja wam powiem, naprawdę biedny ten Sosnowiec, bardziej biedny niż Bydgoszcz, bo z Sosnowca to już cała Polska pieje, nie? No. I nie, no Sosnowiec to jest taki Radom na Śląsku, nie? Bo z Radomia cała Polska. No. Słuchajcie, teraz ciekawostka, dziwna rzecz. Ten Jaguar 840, nie? 850 klas, sieczkarnia.
Super fajnie wykonany model, wszystko pięknie, ładnie. Jak się podepnie ten header i się uruchomi tą sieczkarnię, no to jest coś takiego. Ale nie wiem, co autor miał na myśli, robiąc taki klakson. Boże, co to było? Zaklaksonuj jeszcze raz. Boże. To jak taki kot ciągnięty za ten, jak za ogon. Jaguar po prostu, dźwięk ten, głos jaguara. No. Bo to jest jaguar chyba, nie? Model, tak, nie? Model, a ty no, właśnie, jaguar. No. I... Faktycznie. No, ja pierdolę, Sarpi. No, jaguar. No tak, klas jaguar. Tylko, że ja go będę zmieniał na większą sieczkarnię, bo planuję tutaj sobie sieczkę robić na większych polach, na dużych polach po prostu, więc pewnie wrzucę jeszcze 940 Jaguara, mam nadzieję, że tam klakson będzie klaksonem, a nie rykiem kota po prostu i tyle, no. I to mówi człowiek, który ma kota Filipa w domu. Jemu Jaguar przeszkadza nagle. Tak. Masakra. Dokładnie. No i słuchajcie, to jest w sumie na tyle. Widzicie tutaj znajomy sposób zabudowy, czyli dwa garaże naprzeciwko siebie, tak jak miałem na Lubelskiej. Chciałem taki akcent właśnie tutaj pozostawić i mi się to jak najbardziej wszystko zgadza. No reszty maszyn tutaj pokazywać nie będę, no bo to wszystko w końcu wyjedzie w pola i będziecie to widzieć w akcji. No jeżeli chodzi o moją gospodarkę, no to na tyle. No. Jak wam się podoba, chłopaki? No powiem ci, że pięknie. Twój park maszynowy wygląda za bogato jak na 5 milionów na start. Masz jakiś debet w banku czy coś? Debet? Tak, wziąłem. No. Wziąłem pożyczkę. O, i na tej mapie zauważyłem, można wziąć ponad 500 000, bo ja mam 510 tysięcy pożyczki. A nie, już więcej nie mogę. Ale można było wziąć 10 tysięcy więcej. No ja jeszcze bo pewnie nie mam tego. Ja jeszcze jestem... ja mam pożyczkę 250 tysięcy, ale to, no tak. Ale to domyślnie. Tak, to domyślnie. Ja dobiłem do 500 właśnie, bo też dużo kasy zdefraudowałem, stawiając budynki i sprzedając. Ja też. Stawiając, ja też. Sprzedając, no. A nie było nikogo. No ale to zwracamy, nie? No ale ja, wiesz co, ja już się pogubiłem, ile ja na to wydałem, więc mówię, dobra, już pal licho, nie? Już tam pal licho. Ja też właśnie kilka budynków też, kurde, już tak porobiłem, już mnie szlak trafiał, bo stawiałem, kasowałem, też poszło kasę od cholery na to, nie? No i jeżeli dla kogoś to jest ważne, jeżeli chcecie mapę Goliszew na dedyka, no to można tutaj pracować u sąsiadów, widzicie, na kontrakty można pracować, ceny nawet są solidne, no tutaj 21 tysięcy, zobaczcie sobie za koszenie, także nie jest źle, jak ktoś chce się dorobić tutaj u... Albo jako po prostu taka, wiecie, odskocznia od swojej własnej gospodarki, to dlaczego nie? Na przykład chcę zobaczyć konkretnymi maszynami, dam sobie radę na danym polu, a tutaj akurat jest pole 77, mogę sobie zobaczyć jako poligon u jakiegoś tam Helmuta. Ty, Szarpuś, widziałeś jaką fajną dróżkę mamy do siebie? Jaka zajebista, ty, czekaj, jak do Jacka i do Bójka. Dawajcie tutaj, przejedziemy jeszcze dookoła. Pięknie. Gdzie jest mój fędzior? Chyba stoi koło mojej chałupy. No najbliżej. To prowadźcie. Dobra. To chodźcie, przejedziemy się jeszcze tutaj tą dróżką, żeby tak troszeczkę przejechać po tej mapie i zobaczycie dookoła, jaka ona duża. Dobra, to tak poczekaj, wujcio, zatrzymaj się na chwilę, ja tutaj cofnę. Albo jedź, ja cofnę po prostu siewnikiem, bo ja już tutaj... Ty małpo zielona, kupiłeś ten sam siewnik, co ja, odgapiłeś nie, ode mnie. Nie, tylko odgapiłeś ode mnie, ja pierwszy to go kupiłem. Tak, on go miał pierwszy. Sarpi go miał pierwszy. No. Niemożliwością przecież tak, to jest. Jest możliwością, bo ja dopiero... Już dawno temu go pokazywał. No. Jak ty kupowałeś pierwszy siewnik, albo nie kupowałeś jeszcze siewnika... Brawo. To nie było jeszcze tego modu na serwerze, wiesz? Żeby biedny ja nie mógł być pierwszy, no. Ty pierwszy szedłeś w bulwiaste, nie wystarczy ci to? Nie, Bartek poszedł pierwszy w bulwiaste, bo postawił sobie buraki, sobie zasadził na tym, na gospodarstwie koło kapli. A ja myślę, że te buraki to jest taki, są takie taktyczne buraki. A Jacek gdzie? Jacek, gdzie jesteś? Jacek w polu. Prowadź Bartasia, gdziekolwiek nas prowadzisz. Ja myślałem, że w czterech pojedziemy, Jacek. Ja już Bartek wcześniej pojechałem na pole, ja już robię w polu. Bo od godziny przestawiamy domy, a ja tu chcę w polu szybko zrobić. No właśnie. No i już drodzy, godzina. Chwileczkę... Ale powiem wam, fajna ta dróżka, nie? Tutaj, elegancko. Tak. No tu tak. Jest dużo takich uroków. Także teraz, moi drodzy, jeszcze prezentacja mapy. A teraz, w tak zwanym międzyczasie, kiedy sobie tu jeździmy, Szarpej, ta małpa zielona, wytłumaczy wam, dlaczego zmieniliśmy mapę. I to biegiem marsz. A więc tak.
Zmieniliśmy mapę, ponieważ siedzę sobie w domu, tak dnia pewnego, po nagraniu z Riotem i dzwoni do mnie Bartek. I Bartek mówi tak. Siema Szarpuś, słuchaj, jest taka sprawa. Może byśmy przeskoczyli na większą mapę. A ja mówię do Bartka tak. No spoko, nie ma problemu. Ale proponuję najpierw sprzeciw, Lubelską. Sprzeciw. Jaki sprzeciw? Coś sprzeciw. Co się będziesz teraz wybielał, Bartek? No daj mu się wygadać. Nie było tak. Jak nie było tak? Nie było tak. No dobra, niech opowie, a potem ty zrobisz korektę. No, ty zrobisz swoją wersję, potem widzowie sobie wybiorą, w co chcą uwierzyć. O. Tak jest. No. I bo Bartek tak mówi, że już by tam, że tam mu się nie mieści, a czy... No u mnie zawsze problem, żebym się gdzieś ze swoim zmieścił, no ale spoko. Ale co, masz przepuklinę czy jak? Dobra, prowadź. I co, gdzie my pojechali? Aha, na Bartek koniec mapy. Nas wyprowadził. No to była ściana, no, pierdyknęli w ścianę. No bo tam sosnowiec jest. No. Jedź za Bartkiem, jedź, żeby prowadzić pole. No, Szarpi, kontynuuj. Dobra, moi drodzy, cisza, no. Cisza, Szarpi, kontynuuj swoją przygodę, bo zainspirowała dobra, mnie ta. Dobra, to teraz moment, chwileczkę, bo żeby tu znowu nie było, że jakiś sprzeciw, Bartek, na bieżąco proszę uzupełniaj moje odpowiedzi. Bartek, chodziło ci po głowie, żeby zmienić mapę na większą, tak? Z większymi polami, tak? Od razu mówię tak, ja byłem nastawiony na to, że Riot weźmie nasz zapis, tak? I zrobi na obrzeżach jakieś cztery duże normalne pola. Jako, że to nie wypaliło, nie wiem czy mu się nie chciało, czy to nie można, czy jak. Nie, możliwości techniczne. Dobra, ale sami mówiliście, że kontakt z nim jest utrudniony, że prędzej dodzwoni się do RMF-u i żeby TVN odpisał niż Riot. No, tak twierdziliście, no to odpisywał czasami. No to właśnie, także dlatego ja stwierdziłem, że po prostu troszeczkę, no z taką głową jak on ma, podejrzewam, że on by coś tutaj ogarnął na tej mapie, no ale że się nie dało, no to po prostu no wyszło jak się wyszło, nie? Także Szarpuś, opowiadaj resztę. Podtrzymuję. No ja właśnie, widzisz, bo ja o tym Riocie chciałem po prostu później powiedzieć, nie? Ale dobra, mniejsza o tym, mniejsza z tym. No i słuchajcie, no ja pomyślałem sobie tak, ja mówię to wtedy właśnie Bartkowi przez telefon. Bartek, posłuchaj, no ja mam taki pomysł. Ja jestem za tym, żeby zmienić mapę na większą, bo ja tak sobie faktycznie pomyślałem, słuchajcie, Lubelska wiecie jaka jest, w sensie jeśli chodzi o rozmiar. My tak sobie tutaj zakładaliśmy zostać na tej Lubelskiej do Farminga 21. Dla mnie osobiście ta mapa była troszeczkę za mała, żeby na niej siedzieć do Farminga 21. Przy czym tak, wiadomo, to też jest kwestia potem progresu, każdego z nas z osobna. Bartek gra tam, jak Bartek wpadnie w cug, no to Dorotka ma przerąbane, nie? Bo Bartek tutaj rąbie na farmie od rana do wieczora. Ja też gram całkiem dużo, ale nie tak dużo jak Bartek. Jacek, kiedy ewentualnie ma dobry internet w trasie, tam wejdzie, ale kiedy jest w domu, też całkiem sporo gra. Najmniej z nas, z całej czwórki, bez wątpienia gra wujcio. I tutaj tak. Widzicie, pojawiły się takie pierwsze delikatne, nie powiem, że konflikty, ale no wiadomo, inne punkty widzenia. O, każdy patrzył z punktu widzenia własnego progresu, własnego tempa, pomysłu na swoją gospodarkę. No i ja wiadomo, no wujcio by sobie tutaj spokojnie dociągnął Lubelską, kampanię na Lubelskiej do końca, do Farminga 21, robiąc sobie progres w swoim własnym tempie. Przy czym, jak tak, no powiem wam tak, słuchajcie, pamiętacie ostatni odcinek, ile było wolnych pól do kupienia? Pole 67, którego nikt nie chciał, bo miało taki kształt, że po prostu klękajcie narody. Pole chyba 52, które wcześniej było wujka, ale ono miało jakieś tam przeszkody niezbyt wygodne dla kogokolwiek. No i tyle właściwie, nie? Słuchajcie, Bartek... Bartek kupił pola między moimi między polami, no ja już, które ja już były drogie. Te najdroższe, tak, bo tak. Już nie miałem... I umówiłem się wtedy z Szarpim tak, że słuchaj, ja na razie biorę te pola w dzierżawę i jak ja będę je uprawiał, bo szkoda, wiecie, było takiego areału, że on stał odłogiem. Dlatego ja stwierdziłem, że mam kasy hajsu jak lodu, więc wziąłem te pola, co za tym idzie, zacząłem je uprawiać.
No i umówiłem się właśnie z Sharpim tak, że ja je po prostu biorę w dzierżawę, a Sharpie później jak się dorobi, to ja je sprzedam i on sobie je kupi, nie? No, dokładnie tak. No i doszliśmy potem od rozmowy do rozmowy do tego. Pamiętam, że najpierw Bartuś tutaj miał pomysł, żebyśmy ewentualnie przeskoczyli na wschodnią dolinę. No ale wschodnia dolina klimat ma jaki ma. Ma zupełnie inny klimat niż lubelska. Nie każdemu się wschodnia dolina oczywiście podoba. Poza tym ja tutaj na wschodniej też sobie ogrywam sezony i jakbym miał dwie osobne kampanie na jednej mapie, no to ja bym w końcu się tutaj pogubił w tym wszystkim. No to stwierdziliśmy, że dobra. Szukamy kolejnej mapy, ale tutaj ze strony wujka padło bardzo jasny i konkretny komunikat, że nie tak jak ja tutaj proponowałem, żeby wyeksploatować tą lubelską po prostu do końca, tylko jeżeli mamy zmieniać mapę, no to zmieniajmy już, no bo tutaj wujcio powiedział, że skoro mamy prędzej czy później tak zmienić tę mapę. Bez sensu grać już na tej lubelskiej. Mogę cały czas myślą Możesz. O tym, że będziemy zmieniać. Nie? No. Moi drodzy, bo jak już poczułem, że Bartek i Sharpie chcą zmienić mapę, to ja nie widziałem sensu inwestycji mojego czasu w lubelską i żyć ze świadomością, że za chwilkę to wszystko stracę. Więc powiedziałem im, że jak już, znaczy przede wszystkim, Sharpuś, coś tam ci zgrzypi. Kierownica, I powiedziałem coś takiego, panowie, ja jestem przeciwko, znaczy ja i Jacek byliśmy stanowczo przeciwko zmiany mapy. Czego się trzymaliśmy? A ja byłem tak szczerze mówiąc po środku, kochani, żeby nie było, nie? No tak czy inaczej, ja z Jackiem byłem stanowczo na nie. Ale sobie myślę, że w życiu trzeba iść na kompromisy, trzeba po prostu być ugodowy, bo trzeba. Więc mówię sobie, dobra, pójdę na kompromis i mówię tutaj Sharpiemu, że jak chcecie zmieniać mapę, to już teraz, bo ja już na lubelskiej grać nie będę, bo nie będę inwestował swojego wolnego czasu w coś, co za chwilkę przepadnie. I postawiłem ultimatum, jeżeli zmiana mapy, to teraz. I ja teraz oddaję głos dalej Sharpowi, niech kompiluje. Niech kontynuuje. No, tylko widzicie, tutaj właśnie są te rozbieżności w naszym punkcie widzenia, bo ja miałem tak, że dla mnie nie byłoby szkoda tracić progresu, nawet gdybym wiedział, że kiedyś zmienimy mapę, bo wiem, że zmieniałbym mapę, albo zmienialibyśmy mapę wtedy, kiedy wszyscy będą mieli na lubelskiej mission complete, kiedy zrobią, co będą chcieli zrobić i będą mieli taki fajny, zamknięty rozdział, a potem, kiedy wszyscy już ładnie sobie to opanują, no to zmienimy sobie mapkę, już tam potem faktycznie do końca, do tego farminga 21 i w taki sposób. No ja tak nie odbieram, że straciłem wszystko z lubelskiej, na co tak pracowałem, że tam dopiero budowałem gospodarkę. To znaczy troszeczkę tak, bo dla mnie zmieniliśmy mapę delikatnie za wcześnie, ale spoko, ale jest fajnie. Tutaj się odnalazłem, mi się klimat tutaj Goliszewa bardzo też podoba. Dla mnie ta mapa jest inna niż lubelska, ale na równi. Mimo tego, że jest płaska, chociaż to tam dla mnie nie jest jakiś minus, no ale okej, dobra. Tylko teraz tak, następny temat to jest temat wyboru mapy. O, słuchajcie, Jezus. Żeby nie było, pewnie już tutaj część z was pisało albo podsmokało, jak zobaczyli Goliszew, bo znają bolączki. Właśnie, słuchajcie, kochani, to jest wersja 1.0.1, to nie jest wersja 2.0, ponieważ wersja 2.0, jak wspomniał wujek na początku, boryka się z problemami technicznymi. Autor mapy, czyli Jazu, czy też Jazir, nie poradził sobie z niektórymi kwestiami związanymi z sezonami. No tak autor twierdzi, ale to już mniejsza z tym. W każdym razie w wersji 2.0 wejście do kurnika, do menu kurnika powodowało crashę gry. Krówki umierały, nawet kiedy miały pełne koryta, umierały z głodu po prostu. No takie błędy jakieś bardzo, bardzo, ale to bardzo dziwne. Wersja 1.0.1 też ma swoje bolączki, my o tym wiemy. My już tutaj niektóre z tych rzeczy sobie tutaj uświadomiliśmy, że ta mapa nie jest idealna technicznie. Przy czym najbardziej w danym momencie ona najbardziej nam przypasowała po pierwsze ilością pól, po drugie wielkością pól, po trzecie, no przynajmniej dla mnie, co jest ważne, tym właśnie, że można sobie na tej mapie dużo, 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 dużo pojeździć, a nie, że wszystko jest takie ukiszone bardzo blisko siebie. My z wujciem sprawdziliśmy przez praktycznie cały tydzień. Cały tydzień, no. Oglądaliśmy mapy przeróżne. Słuchajcie, nie ma takiej mapy, którą byście teraz napisali w komentarzu i my jej nie widzieliśmy. No chyba, że wyszła kuźwa dzień, nie wiem, dzisiaj.
kiedy jeszcze nie zaglądałem, albo wczoraj, nie? Okej, okay, rozumiem. Albo na Darknecie. Albo na Darkwebie, no, jest. A wy siedzicie na Darkwebach. Na podziemie my nie wchodzimy, niestety. No, dokładnie. Nikt nie odważy się zaryzykować komputera. No. I problem jest taki, że o ile w farmingu 15, no to też doskonale wszyscy wiecie, czy nawet w 17 mielibyśmy prędzej problem, którą mapę wybrać, tak tutaj mieliśmy problem, jaka w ogóle mapa ewentualnie się nada. Ewentualnie się nada. Tropem, znaczy, mieliśmy dwa tropy. Goliszew i Seehausen, mapka taka bardziej szczegółowa od Goliszewa, też na duże pola, też z kilkoma dodatkowymi uprawami. Pola były chyba nawet troszeczkę prostsze pod kątem widzenia pracowników, przy czym ta mapa nawet na singlu, kiedy się odpaliło, praktycznie na goło, bez modów, jedynie z tymi modami, które są wymagane do uruchomienia mapy, no to ta mapa bardzo... No u wujka tego nie było widać, ale ja już tutaj widziałem pierwsze spadki wydajności. Ja doskonale wiem, że farming działa tak, że na multiplayer są osobne wymagania sprzętowe niż na singla. I tak sobie pomyślałem, że skoro ten Seehausen ma straszne spadki FPS-ów i to nie tam, że 5 FPS-ów, 10, tam potrafiło z 60 się zrobić 30, bez modyfikacji, bez praktycznie maszyn, które by ewentualnie były w stanie jakoś zabierać ten bufor, no to sobie pomyślałem, no to co w takim razie będzie na multi. I to było takie troszeczkę ból, bo ta mapa, no, jest bardzo ładna, Seehausen jest bardzo ładną mapą, jest bardzo szczegółowa, tam jest i wieś, i takie, kurcze, osiedla jakieś, takich nowoczesnych blokowisk. I nawet tam jest jakiś orlik, jakieś boisko, ratusz, no są takie miejsca, gdzie jest takie bardziej miasteczko niż wioska, a z drugiej strony jest też bardzo duży potencjał takiego klimatu właśnie typowej wsi, no tyle, że niemieckiej, wiadomo, nie? No ale ze względu na optymalizację, jak tak sobie pomyślałem, co to będzie, kiedy to wrzucimy na multi z tymi naszymi 5 gigabajtami modów, no to miałem po prostu delikatne obawy, czy po jakimś czasie w ogóle będzie ta mapa na moją możliwość i na moją, na Bartka i na Jacka również grywalna pod kątem optymalizacyjnym. No i właściwie to są dwie mapy, które jakoś tak, na którymi spędziliśmy dużo więcej czasu, dużo map odrzucaliśmy na starcie. No niestety taka jest prawda, że jeżeli ktoś chce mapę klimatyczną z dużymi polami, z dodatkowymi uprawami, ale która jednocześnie nie ma klimatu bardziej przemysłowego niż wiejskiego, bo są takie mapy jak North Frisian March, bardzo też wymagające i rozbudowane, ogromne, ale dla mnie na przykład ta mapa to jest bardziej jakaś przemysłowa dzielnica miasta, ewentualnie no przemysłowa bardziej, no bo tam to się robi dużo takiego przemysłowego przetwórstwa jest niż wieś, nie? No kurde, no w cholerę było. Jest taka mapa fińska, klimatem takiej właśnie krajów bałtyckich. Tervaletti chyba się ta mapa nazywa. Też duża, też z niezłym klimatem, z dodatkowymi uprawami. No ale tamta mapa też jest chyba bodajże jeszcze w wersji beta. I też tak nie bardzo jakoś nam to przypadło. My już potem zaczęliśmy oglądać nawet mapy bez dodatkowych upraw i prawie wybraliśmy małopolską wieś. Dosyć nowy projekt. Dosyć nowy projekt, przy czym, co tu się dzieje, przy czym po pierwsze zakończenie mapy było niezwykonane na tej mapie tak fatalnie, że no nie da się na to przymknąć. Nie da się na to przymknąć oka po prostu, no nie dało się. Dla mnie wykończenie mapy jest czymś drugorzędnym, ale tam to tak biło po prostu po oczach, mogę? Że masakra. Możesz. Moi drodzy, jeżeli mnie teraz ogląda autor mapy, jak się to nazywało? Małopolska wieś. Małopolska tak? wieś, no. Stworzyłeś piękną mapę, przepiękną, ale wykończenie, o czym ja tutaj mówię, już pokażę. Popatrz, widzisz tam, gdzie się kończy mapa, tutaj? Zobacz sobie, jaki tam jest piękny ten widnokrąg. Widzisz, jakie piękne wykończenie? Tekstury kolorystycznie są wycieniowane i pięknie. I ja mam tutaj naprawdę wrażenie takiej przestrzeni, że tam z tyłu ziemia, gdzieś tam horyzont toczy się dalej i że tam istnieje życie. Natomiast ty zrobiłeś takie pagórki pomalowane trawą, koniec. Ani jednego drzewa, ani jednego domku, nie ma tam kompletnie nic. Ja się modliłem, żeby na twojej mapie nie przyjechać do granic, bo mnie głowa zaczęła boleć. Piękna mapa, ale zmarnowałeś potencjał mapy tym wykończeniem. I pomimo tego, że ja nie jestem omsiarz, ja jestem bardzo tolerancyjny, ale tego naprawdę
nie można zostawić bez komentarza. Komentarz. Bardzo, bardzo dobrze powiedziane. Nie jestem łomsiarz, jestem tolerancyjny. Ale brawo, delikatnie, a z przytupem. Tak ja, to zawsze stawiałem na dyplomację, nie ma co. Ale moi drodzy, no tego nie da się nie skomentować. Autor stworzył tak piękną mapę Małopolska Wieś, ale tak zdupcył jej wykończenie, że ja jeszcze nie widziałem większej tragedii w Trampkach, no. No. Jakby po prostu poprawił te wykończenie, to my tutaj dzisiaj gramy na Małopolskiej Wsi. Mhm. Nawet mimo tego, że nie miała dodatkowych upraw, to no miała to coś ta mapa, miała. I nie była wcale taka mała też, nie? Nie ona była chyba, ona była tak znacznie większa od lubelskiej. Ona była fajna, miała swoje triggery, miała potencjał, ale te wykończenie mapy, Boże mój. Mhm. Koledzy, a ja mam do was pytanko, wy idziecie w te multikulti? Multikulti? Tak, ja idę. W sensie co? Co to jest multifruit? No te multifruty całe tam, te cebule, kapusty. No ja właśnie tak to nie robię. No, po co zmienialiśmy mapę, no mamy w to nie iść? Oczywiście, że idziemy w to. No. Tak. Dlatego przecież pytałem, czym się zbiera tytoń, no bo chciałem właśnie posadzić tytoń. Tytoń ma fajną cenę, ale chyba słabo sypie z tego, co widziałem. Ale ja dobra. Ja ci nie odpowiem na to pytanie, Jacek, bo ja po prostu jeszcze się nie interesowałem, co do czego jest. Tarp już mi odpowiedział. No. Także słuchajcie, no właśnie, jeżeli chodzi o Goliszew, my znamy bolączki tej mapy, na przykład ta mapa, ja się z tym spotkałem i Jacek po raz pierwszy, ta mapa ma problem czasami z synchronizacją. Synchronizacją. To znaczy ja widzę na przykład na gospodarstwie Bartka co innego, a on widzi co innego. Ja na przykład, Bartek na przykład, czy Jacek widział na swoim polu rów, który wcześniej wyrównał do poziomu pola, bo tutaj na miedzach są rowy między większością pól. Jacek to wyrównał i nagle mi pisze, woła mnie. No mówi... i bo to była taka sytuacja, że połączyłem pola. Był ruch, połączyłem pola, zrobiłem, ogarnąłem, przeorałem i tak dalej. I jest pole, normalnie pole. Mhm. Po czym, kurde, wchodzę do gry i to było w nocy, więc aż tak mi się to nie rzuciło w oczy i oram sobie ciągnikiem, oram i nagle patrzę, rów jest. No. Co jest do cholery, że jest rów? Mówię, przecież ja tutaj wyrównałem. I najlepsze jest, że ciągnik stał normalnie w powietrzu, tak jak było wyrównane, a ja stałem w tym rowie, przed tym ciągnikiem. I wołam Szarpiego, mówię, Szarpie, chodź zobacz, co tu się stało. A Szarpie tak przychodzi i patrzy, i patrzy, i patrzy. No. Mówię, a co? Ja wiem, no nie widzisz tego rowu? U mnie nic nie ma, nie? I mu wysłałem zdjęcie, to dopiero zobaczył, a u mnie był normalnie rów. No, i potem wyszedłem i wszedłem z powrotem do gry i już było okej. Okay. Także no taka bolączka, tu też nie chodzi o to, że za każdym razem tak jest, nie, to się zdarza co jakiś czas, no. Wczoraj byłem na przykład u Bartka i jego farmę oglądałem od spodu. Ja mówię, co jest grane, nie? Bo wpadłem pod tekstury po prostu gleby, w miejscu, w którym on niedawno sobie tam wyrównywał coś. A robię potem zdjęcia dokładnie, Bartkowi. Dokładnie, właśnie Sharpi mówi, kuźwa, do mnie ty, ja tu chodzę, kurwa, u ciebie, przepraszam, pod płytkami? No. Ja słuchajcie, ja widziałem jakiego koloru ja Bartek ma majtki, nie? On mi wysyła na Messengerze zdjęcie, patrzę, kuźwa, on przegląd robi diagnostyczny od spodu. No, ja mówię do Bartka, Bartek, widzę, że masz różowe majtki dzisiaj. No, a Bartek, skąd wiesz? A ja mówię, no bo widzę spod mapy. Masakra. No i moi drodzy, jest jeszcze jeden niuansik do tego, co Sharpie powiedział, jak już wymieniamy niuansiki. Na tej mapie jest coś takiego, że jak na przykład ktoś zaproponuje sen, żeby przeskoczyć nockę, to lepiej wtedy nie siedzieć w traktorze, nie? No. Bo ja się znalazłem, nie wiem gdzie się w ogóle znalazłem, to była tragedia. To była inna czasoprzestrzeń. Za świata. Za świata. Za świata. W piekle po prostu. Ja sobie kuźwa wypraszam, tak? Ale słuchajcie, no jak dla mnie mapa ma swój klimat, ma urok i to jest naprawdę jedna, jeżeli chodzi o nasze tutaj potrzeby, a jesteśmy wybredni, bo po pierwsze każdy troszeczkę chce co innego. Bartek chciałby łatwe pola, żeby Rumuni nie musieli używać mózgu. Jacek też używa Rumunów, tylko że Jacek jest taki neutralny, on to tam jeszcze jakoś przełknie i tak dalej. Wójcio lubi mieć sielski klimat na mapie. Strasznie mu się podobała Lubelska i nawet mi wujcio powiedział, że nie uda mu się odtworzyć takiego klimatu gospodarki, jaki zrobił na Lubelskiej, ale uważam, że już masz ładniejszą. A ja z kolei jestem taki, że ja... Właśnie też to chciałem, przepraszam, Szarbuś, że się wtrącę, bo mało mówię, bo ja tutaj naciskam,
ale od razu mówię, że Bohun, ty odpierdoliłeś kawał dobrej roboty, a Jacek, kurwa, jak tam zajebiście miał na tamtej swojej farmie, to tutaj pozamiatał, kurwa, wszystko. Jacek pozamiatał, przepraszam, ale pozamiatał nas wszystkich, nie? Bo odjebał, kuźwa, niesamowicie. Jacek mi mówi, nie ma koncepcji. On nie ma koncepcji. Tak, go chcę zobaczyć, jak on ma koncepcję. To jest taka zagrywka, żeby niszczyć tą konkurencję, nie? Nie, naprawdę, nie miałem w ogóle pomysłu. Ja mówię, moim skromnym zdaniem Jacek pozamiatał nas wszystkich, nie? Bo zajebiście to zrobił, miło. Naprawdę. Ja się zgadzam. Naprawdę zajebiście to zrobił. Ja się nie zgadzam. Nie chodzi oczywiście o to, że moim zdaniem jest moja ładniejsza farma czy kogokolwiek, po prostu ja uważam, że my mamy znowu, po raz drugi mamy każdy farmę w totalnie, kompletnie innym stylu i każda jest moim zdaniem na równi praktyczna. No. Tu nie chodzi o dyplomację. Każda farma jest bardziej fajna. No. Tak, to jest na pewno. No tak czy inaczej, moi drodzy, ja tutaj potwierdzam słowa Szarpiego, bo faktycznie tak powiedziałem, że na pewno, bo na pewno nie uda mi się tutaj odzwierciedlić klimatu lubelskiej, bo to, co zrobiłem na lubelskiej, ja byłem z tego dumny. Tak, ja właśnie chciałem powiedzieć, że ładnie masz tutaj na tej farmie, masz bardzo ładnie, mi się osobiście bardzo podoba, ale rzeczywiście nie ma tego klimatu jak na lubelskiej, nie? Tak, nie ma tego klimatu na lubelskiej, ale natomiast nie znaleźliśmy lepszej alternatywy dla nas niż Goliszew. A jeszcze, żeby było śmiesznie, na kanale, Jezus, przypomnij mi, jak się nazywa autor lubelskiej? Riot, Boże mój, przepraszam cię, Riot. Żeby było jeszcze śmiesznie, taki paradoks. Moi drodzy, na kanale Riota jest recenzja mapy Goliszew i tam Riot trochę pojechał tą mapę, a my teraz gramy, przeskoczyliśmy z lubelskiej, z mapy Riota, na tą mapę, co Riot na swoim kanale trochę zjechał. Tylko, że Riot tam akurat... Nie obraź się, Riot, ale ty tam czepiałeś się rzeczy, które dla nas są nieistotne. Jednak zostało przy tej Goliszew. A jeszcze, żeby było śmieszniej, to Goliszew jest mapą autorską, jest pierwszą mapą autora o Niku, nie mam do tego pamięci. Jazir, albo Jazu. Jazir, on to jest jego się pierwsza podpisuje. Mapa, to jest jego poligon, to jest jego eksperyment. I moi drodzy, myśmy się tutaj odnaleźli z tych wszystkich map, które piękne niemieckie były do wyboru, ale coś nam tam nie pasowało, Ale ty nie zaprzeczaj jednym drugiego, bo nie może być coś piękne i niemieckie. Przepraszam. Właśnie, przepraszam, szajse. Ale no były to mapy klimatyczne, ale to nie było to, czego szukaliśmy. To jest mapa, która ma akcenty też Niemiec, bo jak widzicie na tych wszystkich drogowskazach, na tych wszystkich tablicach są oczywiście niemieckie napisy. To mnie bardzo irytuje, bo ja byłem głównie właśnie przeciwko niemieckim mapom. Ja nie mam akurat nic przeciwko temu. Kuźwa, o co tu chodzi, panowie? Kupiłem ten MF Silo, a tu są jakieś same deski, kuźwa. I teraz myśl, o co chodzi. Bartek, mogę do ciebie przyjść? Nic tam nie wiem, ja przyjdę do ciebie, widzą, co chcesz pokazać. No żeby, tak. No, właśnie, czekaj, tak, to będzie dobry. Ja szybko do Bartka. Dokładnie, ty. To będzie dobry. Zapomnij, ja też buduję. Nie buduj. Zbudował. To usuń. Słyszałem. No, jeszcze raz no dobra, poczekajcie. Mówię mu, nie tylko buduj, szkoda, to że powiedziałeś. No. Gdzie on jest? Właśnie. Pójdę w którą stronę do Bartka? W stronę mleczarni. Kurczę. Tutaj ja też pójdę tam to zobaczyć. No. Zobaczcie, moi drodzy, jakie te budynki są fenomenalne. Gdzie ten Bartłomiej jest? Kici, gdzie on jest? Baron! Kici. Baron! Do barona! Do barona! Ej, gdzie ty jesteś? Tu jest! Moi drodzy, zobaczcie, jak to się buduje. Czekajcie, jeszcze Jacek Szarpi przychodzisz, czy nie? Nie, ja dawaj, się Szarpi, zakupałem. dawaj, ty się nie... Ale już nie widział to. Dawaj, ale Szarpi widział, ale dawaj tutaj jeszcze, no. Żeby widzą pokazać, no. Ojeju, tracimy czas, panowie. No widzą, pokażę swoim na świat Szarpiego, no. No przecież widzieli. No dbają dawaj, o swoje. Dawaj, ale jak Barta zbuduje, to nikt nie widział. Wszystko do Barta na razie. Zawsze da radę. Gdzie? Aha, tutaj, dobra. Moi drodzy, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jak Bartek mówi, to my nie możemy mówić, bo wtedy są właśnie przebitki. I nie krzycz. Bartek, nie krzycz właśnie. No i Bartek, jak krzyczy, to są przestery. Są przestery. Dobra, panowie, uwaga. Jesteście na to gotowi? No to budujemy. Popatrzcie na to. Tak się te budynki stawia. Ja tak stawiałem całą moją farmę.
I to ma jeden minus, bo zajebiste to jest. Bo kiedy postawi się taki budynek, to znaczy ten plac budowy, to nie wie się tak do końca, z której strony są wjazdy, wyjazdy. Wie się. Ja tak jedną wiatę właśnie. Strony, nie, wie się. Przód jest od strony tej. Nie we wszystkich, nie we wszystkich. We wszystkich, bo ja budowałem wszystkie rodzaje. Nie we wszystkich. No dobrze, niech ci wejdzie. Nie wszystkie mają ten przód. Tam, gdzie kropka. A tu z boku, panowie, się nie otwiera tych drzwi, cholerka. Których? Tych? Nie, tych nie chyba. No nie, tu masz... tych nie możesz otworzyć. Bo tam nie ma co szukać. No tutaj postawię te, wiesz, te dodatkowe silosy dwa, nie? Tak jak no. Ty masz, Szarpie. No. Ty, ale niby styl skandynawski, amerykański, kanadyjski, no. Ale ta czerwona decha robi wrażenie. Robi. No też fajnie wygląda. Szarpie, ten nasz nowy pługokultywator jest szerszy od kombajnu, bo się na tej drodze tam do nas nie mieści. No jest szerokie to, no, ten John Deere. Ale powiem wam, kurde, super jest ten silos, nie? Ja pierdzielę, no baja! Ale powiem wam jeszcze jedno. Ten mod oficjalnie jest dostępny na ModHubie, ale, moi drodzy, ten mod jest zmodyfikowany przez Sharpay by kurwa jego mać. Tak powiedział, że tak mamy powiedzieć. Tak się mianował jako autor. Przepraszam za brzydkie słowo, ale to jest nazewnictwo w nie, tym no, momencie nie, no, i było bez przesady, koniecznie. Nie autor. No już tutaj nie przesadzajmy, ja dopisałem... No tak powiedziałeś, że to jest moda, ale by, to nie było Sharpie... To. Ale to nie w kontekście tego moda, w kontekście innego, ale dobra, mniejsza z tym, no. Mniejsza i Sharpie, moi drodzy, przerobił nam zbiory tego kombajnu, bo... tego silosa. Sharpie po prostu zrobił tuning. Tuning no. I zrobił to, że można tutaj wszystko wsypywać, oprócz... tego, jakiś tam ziaren, jakiś tam znaczy gnojówki nie, oprócz, i tak dalej. Tak, oprócz gnojówki, obornika, no bo to bez sensu, po co tam trzymać obornik, nie? Po prostu na ModHubie, na ModHubie on jest dla podstawowych zbiorów, a Sharpie go przerobił, że może też zbierać buraki, te ziemniaki, cebule i no etc., etc. Wszystko to, co mamy dodatkowo, nie? Uwaga, wujcio, będę stawiał warsztat. Gdzie ty z tym warsztatem jest? Przesuń się, bo właśnie gdzie tu chodzisz. Ja się nie widzieć. No, ale to było zajebiste. Pokażemy wam jeszcze, Martek, jak się warsztat stawia. O co chodzi z tym silosem? Element zaskoczenia. Dobra, pokażemy jeszcze, jak Bartek buduje i spadam do siebie. Bo tam wapno czeka. No, a u mnie pierwsze żniwa. W ogóle... A przejdź fajnie, pokaż te elementy, jak to fajnie wygląda, jak leżą elementy do składania. Tak. Deski, dachówki, to właściwie takie całe, to są takie klocki Lego, to trzeba poskładać, no. Proszę bardzo, pyk, pyk, cyk, cyk. No, animacja, no autor tej modyfikacji naprawdę się postarał. Mm-hmm. To jest fakt. I ta modyfikacja nazywa się MF, taki skrót MF. MF Shedbug, jakoś tak. Tak, dokładnie. No. A ja w ogóle jeszcze dodam ciekawostkę odnośnie moich pól, bo no, słuchajcie, ja kupując pola nie sugerowałem się tak jak tutaj chłopaki, że czy coś już zaraz będzie do zbioru i tanim kosztem zbiorę, albo nie, że tutaj chłopaki. Ten... No wy tak z Bartkiem, nie? Ja nie. Ja też nie. Ale to nie, ty wujek wiem, że nie, ale Bartek... nie, ty Jacek mówiłeś ostatnio na odcinku, albo jak graliśmy z Arkiem, że ty jak kupowałeś pola, to patrzyłeś na takie pola, w których zaraz coś będzie do zbioru. Albo już jest nie, do zbioru. Nie, ja patrzyłem, jak jest zasiane. A, oj, zasiane. Dobra, ale po co ruszać taki temat? Dobra, jedziemy dalej. No, mniejsza z tym. W każdym razie, ja na to w ogóle nie patrzyłem, tylko patrzyłem na mniej więcej areał, cenę i tak dalej i kształt pola, nie? I wiecie co? Miałem takie zarąbiste szczęście, że na wszystkich polach, które kupiłem, była kurwa trawa. Na każdym jednym była trawa. Ja musiałem to sobie tam orać, nie? I obsiewać od nowa. Jedynie na tym malutkim tutaj, na którym przed chwilą siałem koniczynę na 16, rosła to pola energetyczna, którą też stwierdziłem, że zbiorę sobie zamiast ją orać. Zobaczyć po prostu jak to tam wygląda, jak to działa, nie? No i nie polecam. Bardzo tak źle? Nie, bardzo mała szerokość robocza tego ścinacza, a jest tylko jeden od New Hollanda. Do tej topoli, a po drugie strasznie słabo sypie. Ja byłem przekonany, że to będzie, tak jak wszystko z sieczkarni, sypać dobrze. Sharpie będzie lepiej sypać, no. Tylko to na tych jak kupujesz pola, to zawsze... No tak, to nie było nawiezione ani nic. Nie? No, niby to tak, nie było nawiezione, opryskane i takie tam. No w sumie a racja, potem to ładnie sypie. W sumie racja. Ja sobie zostawiłem te wióry,
Do tam ewentualnie jakiś biopaliw, które być może coś tam sobie porobię, nie? Jak takie tam przetwórstwo sobie dołożymy. Zresztą to już jest na serwerze, tylko bo sprzedawać się nie opłaciło. Jedną przyczepę sprzedałem pełną, 43 tysiące litrów, zarobiłem za to 6 tysięcy, mimo tego, że tutaj cena wirów jest wyższa niż na lubelskiej. Ale to stwierdziłem, że skoro tak mało, no to nie opłaca się tego sprzedawać, sobie to będę trzymał i po prostu to wykorzystam do jakiegoś przetworzenia, no, w przyszłości. I tyle. A tak to sama trawa, wszędzie trawa, łąki, nie? No mi się poszczęściło, bo na tym polu miałem jęczmień, na tej dwójce, także miałem już czego zasilić ten. Znaczy, no dwie przyczepy całe sprzedałem tego jęczmienia, a reszta poszła do silosu na lepsze czasy, czy też na czarną godzinę. Jeżeli znowu chodzi o inne pola, no to też mi się poszczęściło, bo na przykład na polu 25 mam, co ja tam mam? Mam, co to kurde jest, bo nawet nie wiem, rzepak. Mam chyba żyto na, albo co to jest? Nie, to nie jest żyto. No tu jest więcej kolorów, te trzeba pszenicę patrzeć, mam, no pszenicę mam na jedynce. I tutaj na 37, moi drodzy, mam te ustrojstwo, co miał Sharpie, ale ja tego nie żałuję, bo to będzie doświadczenie, które zostawię na jeden z odcinków. To będę robił na odcinku. Też będę zbierał, słuchajcie, 37 to jest co? Kurde. Nie umiem tego znaleźć, tej. Gdzie to ten kolor jest? Bo mi zniknął. A co, to pola? No, to pola. To pola ma taki kurde. To pola jest na pierwszej stronie. Na pierwszej stronie. Rzodkiewką oleistą. Tak, jak widzicie, to pola tutaj mi mruga. I też będę zbierał tą topolę, ale tą topolę będę zbierał na odcinku, tak żebyście mieli jakieś fajne urozmaicenie z tego wszystkiego tutaj jeszcze. No ja chociaż, będę, no. Chociaż ten cały odcinek, pierwszy nowego sezonu u mnie zatytułowanego Rancho jest dla was chyba niezłą atrakcją, coś mi się wydaje, i szokiem, bo chłopaki przed chwileczką, jeszcze odcinek temu, nic nie zapowiadało takiej tragedii, że zmienią mapę. Słuchajcie, podniecali się lubelską jak murzyn bateryjką. Przepraszam, bo Murzyn teraz jest niedyplomatyczny i jeszcze ściągnął mi kanał z YouTube'a. Afroamerykanin. Jak afroamerykanin bateryjką, a tutaj nagle puch, Rancho, moi drodzy, i Goliszew. Mapa, która przez wielu była krytykowana. A ale myśmy się tutaj z drugiej strony miała też wysokie oceny. Tak. I powstały modyfikacje pod tą mapę, jak na przykład coś takiego jak przechowywalnia. Niestety ta przechowywalnia u nas była zbagowana. Były tylko triggery, nie było stodoły. Chyba, że tak to ma być. Ale to też ma plus, nie? Powiedz o tym. Tak, bo można sobie postawić triggery przy byle jakiej szopie. Jednak Sharpie postanowił tam pokopać i mówi, to on pod te triggery, znaczy ja mu zasugerowałem, Sharpie mu, żeby pod te triggery przypisał tam wszystkie plony, chociaż tam były wszystkie plony, ale coś tam jeszcze, żeby tego. I Sharpie na podstawie tych triggerów nauczył się dodawać plony do no, wszelakich magazynów. Ja pierdzielę. To znaczy w tej przechowalni, to ta przechowalnia to jest magazyn na marchewki, na bulwiaste ogólnie, nie? I te wszystkie dodatkowe bulwiaste, okopowe rośliny, no. Tam musieliśmy po prostu dopisać, żeby też można było w tych triggerach no, normalnie sypać zboże, nie? Zboże, nie? Szarpuś, no. Słucham cię. Widzieliście ten budynek Machine Shite Massive za 200 tysięcy euro? Tak, no. Ja pierdzielę, to jest to większe jak cała moja farma. Czekaj, jeżeli nie stawiaj go przypadkiem, bo on jest chyba, to jest chyba ten zbugowany. Nie, ja nie mam zamiaru nawet tego stawiać, daj spokój, to by zajęło całą moją działkę, kuźwa. No, on jest zbugowany. Jakie to jest wielkie, ja pierdzielę. No, to jest ten, to już jest to taka jest przesada. Zbugowane, tam cały czas coś buczy. Tak, dokładnie. No. Ja to już postawiłem i strasznie się na tym zawiodłem. Także Bartek, nie kupuj tego, bo to jest... Duże kupiłeś, ujek? Tak, kupiłem na tamtej mapie jeszcze, żeby sprawdzić, co to jest. Bo po tym zielonym czymś, po tym konturze takim zielonym, jak chcę stawiać budynki, to mi to niewiele mówiło. I postawiłem tak dla jaj na mapie, żeby zobaczyć, co to jest. Jak już opuszczaliśmy lubelską. Sharpie, kontynuuj. Na czym to ja stanąłem?
Na czym na to mi stanęło? Na przechowywalni. Na przechowywalni, właśnie. No i tak jak Wójcie wspomniał, to jest taki plus, że te markery można sobie postawić przy dowolnym budynku, który może w tym momencie improwizować, imitować tak. Silos, nie? To jest, taki błąd, ale taki korzystny błąd, nie? No. Tak, bo macie tutaj przechowywalnię. Ja wam to pokazywałem przed chwileczką, ale gdyby ktoś z was nie był w temacie, po co ja to pokazywałem? Więc to jest przechowywalnia i to jest tylko na te na bulwiaste i te dodatkowe uprawy. Natomiast ja mówię, Sharpay K, słuchaj, dopisz tutaj tą całą resztę z podstawki. Będziemy mieli jedną poważną stodołę i tam będziemy mieli wszystko. I tym bardziej, że ta stodoła jest taki podpolski klimat. Jednakże, gdy kupuje się tą stodołę, zobaczcie, stodoły nie ma, są tylko tigery, więc te tigery można postawić. Ja sobie na przykład te tigery mogę wziąć i postawić przy byle jakiej szopie, na przykład o tutaj. Proszę no bardzo, ja bym był za, żeby do tej przechowywalni dopisać wszystko. I możemy na przykład zaimprowizować, że przy tej stodole jest magazyn, tak? Można, ale Sharpie jak wyszedł w anatomię tego modu, to jednak się okazało, że mod jest uszkodzony, bo jednak ta stodoła tam była, ale się nie wyświetla. To znaczy tak, bo słuchajcie, ja tą stodołę wyjąłem z mapy, to znaczy rozpakowałem mapę i w kategorii obiekte była właśnie ta root crop storage folder. Ja mówię, ale ten folder i pliki w tym folderze mają strukturę jak każda modyfikacja, czyli tylko, że rozpakowana modyfikacja, nie? Nazwa folderu i tak dalej, i tak dalej. No i tam dopisałem to, spakowałem, chciałem to wrzucić, nawet mimo tego, że wyjęte z mapy, chciałem to wrzucić jako mod i w momencie, kiedy startowałem sobie, no bo oczywiście wszystko testowałem na singlu, ale na tej mapie, żeby było przełożenie, no to w momencie wyboru postaci, kreatora tej postaci, tam, którą sobie przy nowej grze wybieramy, no to grę wywalało mi do pulpitu, a przy tym log gry milczał. No. Zresztą w ogóle log gry farming milczy często, kiedy są jakieś błędy, no ale mniejsza z tym. No i uznałem, że chyba tak się nie da. A potem zauważyłem, że my to mamy też jako zip już zrobione. To znaczy nie tylko ona jest w modzie, ale również mamy to na serwerze spakowane, gotowe i mogłem po prostu ten gotowy, spakowany edytować, zamiast to wyciągać z mapy, no ale nie zauważyłem wtedy. Także no. Ale to już wam nie mówiłem tego. Już ci tego, Wójcio, potem nie mówiłem, bo już sam miałem tego dosyć. No, bo olałeś. No. Znaleźliśmy to, tutaj ten MF pack, ja tam oczywiście tutaj dopisałem te plony. Mam nadzieję, że tutaj nie zostanę zaraz zlinczowany. Aresztowany przez społeczność. Dlatego bo jak to tak, bez pytania. Aha. I właśnie dlatego, moi drodzy, że mamy własne modyfikacje istniejących już oficjalnie, nie udostępniamy tak jak robiliśmy pod Lubelską. Tym razem w opisie do filmu nie znajdziecie linku do pobrania tych modyfikacji, które stosujemy, ponieważ mamy je edytowane i... To jest na własny użytek po prostu. To jest na własny użytek i nie wiemy, czy autorzy sobie by życzyli, żebyśmy udostępniali zmodyfikowane przez nas ich modyfikacje, nie? Dokładnie tak, tym bardziej, że to się dalej nazywa tak samo jak oryginał. Nie z każdym autorem moda jest łatwy kontakt, żeby się go oczywiście spytać o pozwolenie, o zgodę i tak dalej, i tak dalej. Tym bardziej, że niektórzy są zagraniczni, tak? Tak, tak. To jest po pierwsze, a po drugie, to nie jest jakaś mega giga wielka zmiana też, żeby nie wiadomo potem jak długo czekać na odpowiedź, nie? Bo to zajęło mi dosłownie chwilę, po prostu wystarczyło dopisać w odpowiednim języku nazwy tych nowych plonów i tak dalej, czy nie tylko plonów, bo tam można dosłownie wszystko sobie dopisać z rzeczy tutaj sypkich, nie? Czyli tych field type'ów tak zwanych, jak to mówią ci wszyscy mapmakerzy. Koledzy, przepraszam na chwilkę, bo stoję tylko z robotą. Powiedzcie mi, gdzie jest taki garaż przejazdowy, taki zamykany, kurde, Sharpuś. Ten zielony, co miałem? No taki, albo nawet troszkę mniejszy. W różnych. W różnych, tak? Ale mogę się mylić, ale sprawdź tam. W różnych... nie, w różnych nie będzie. On jest w szopach, ten co ja miałem. No mi tylko ten przychodzi do głowy, słuchaj. On jest w szopach i nazywa się... on jest za tymi nowymi. O, zaraz za tymi nowymi, które dzisiaj sobie stawiałeś. Szedł 2. Tak, dobrze. Szedł 2. Nie, to też nie jest to. Kurde. Drive-thru hall on się nazywał na pewno. A jest! Te takie drewniane, co ma Jacek garaże, te takie ładne. I zaraz za nimi.
Jest drive-thru hall 5-metrowy i 6-metrowy. Jaka kwota jest za niego? Za ten 5-metrowy 100 tysięcy, za 6-metrowy 160 tysięcy. No. Ale on ma fajne te, on ma fajne dźwięki wrót, otwierania wrót, tak, takie piszą. Ten, pasujące właśnie. Bo tu piszą, większość, no, większość jest taka ten, większość jest taka, nawet jak są metalowe wrota, to brzmią jak drewniane czasami, nie? A tutaj są takie, są tak fajnie zrobione, kurde, dobra. Skaniula, wjeżdżaj. No. I moi drodzy, jeżeli chodzi o mnie i o Jacka, myśmy cały czas oponowali. Ja nawet już po Sharpim tak troszeczkę jechałem na Messengerze, bo on mi napisał, że on traci tutaj sens na tej Lubelskiej i tak dalej. I ja mu tam piszę, nie, słuchaj, dopiero co sobie farmę swoją postawiłeś. Tutaj na tej mapie wszyscy postawiliśmy swoje farmy, bo tutaj domyślna jest tylko jedna, ta, przez którą tam, znaczy tą farmę widzieliście na samym początku, na wstępie, tam na niej się spotkaliśmy i potem jeździliśmy na nasze. No i moi drodzy, ja mówię, no, do Sharpiego, już tam piszę, dopiero co sobie postawiłeś swoją farmę i jak to jest możliwe, że to nie widzi sensu. Tym bardziej, że Sharpie mnie zaskoczył, bo najpierw Sharpie do mnie napisał, żeby zmienić farmę, znaczy mapę. I zrobił to na następny dzień, gdy ja wykupiłem ostatnią właściwie sensowną parcelę na Lubelskiej. Ja sobie myślę, to ci małpa zielona, pewnie się czaił na tamtą farmę, na tamtą parcelę, ja ją wykupiłem, więc żeby zachować progres na Lubelskiej, to zaproponowałem Sharpejce, słuchaj, to ja ci odsprzedam tamte pola, żebyś odnalazł sens na Lubelskiej, nie? No bo Sharpie tracił sens, bo mówi, że już nie ma co kupować, już skończyły się pola. No i zaproponowałem mu, słuchaj, to co ja kupiłem, to ja ci odsprzedam, ale Sharpie powiedział, że nie, że mam sobie mieć. No i okej, dobra. Więc tak z Sharpiem troszeczkę podyskutowałem, nawet momentami ostrzej. Wyzywałem go od małp zielonych. No i się tak troszeczkę wkurzyłem, że kurde, taki progres, taka fajna mapa i nagle zmiana. Aż tutaj nagle, następnego dnia, samego rana, dzwoni do mnie Baron. Patrzę, Baron dzwoni. To se kurna odebrałem. I mi mówi tak. Słuchaj, wujcio, bo dobrze by było mapę zmienić. Ja sobie myślę, to jest kurwa spisek. No ale dobra, nie? No i jak już Sharpie chciał wcześniej, potem na następny dzień samego ranca Bartłomiej przewrócił. Ale moment. Cały dzień do góry nogami mi przewrócił. Ja moment, sobie myślę, moment. No co? Ja dzwoniłem, znaczy ja z tą gadałem już po rozmowach z Bartkiem. To nie jest tak, że ja pierwszy, kurde, i teraz wszystko na mnie, ej. Nie, no my wcześniej z Bartkiem gadaliśmy nie na tak ten to temat. Miało wybrzmieć. Po prostu, no. A ty mówisz, że spisek. Czyli oni już razem spiskowali dzień wcześniej wieczorem, a Bartek dopiero zaatakował mnie na następny dzień rano, a on już wcześniej bezpośrednio mnie zaatakował. Także już sobie pospiskowali. Zaraz kuźwa zaatakował. No. Nie no, to jest oczywiście pieszczotliwie nazwane. No. Także, no, tak od tyłka mnie wzięli troszeczkę. To znaczy tak, mnie po prostu strasznie zaczęło ciążyć to w momencie, kiedy wujcio powiedział na jednym z odcinków, że my zostajemy na Lubelskiej do końca farminga 19. No to już pierwsze miałem takie, no bez jaj. No bo według mnie farming nie jest na tyle zajmującą i dającą aż tyle możliwości grom w podstawce, żeby no siedzieć, kurde, na jednej mapie nie wiadomo ile, nie? I, no i przyszedł taki moment, że zaczęły się kurczyć te areały, zaczęły się kurczyć tutaj, już był taki moment, że no pewnego progu już się nie przeskoczy, pewnej kwoty już się tam powiedzmy no nie zarobi jakoś. Nie mówię, że ma być łatwo, to nie chodzi o to, tylko po prostu no się już zaczyna taka powoli stagnacja, potem ewentualnie dokupowanie obiektów, dokupowanie maszyn, wchodzenie na nagrywki, na odcinek. No dla mnie nigdy farming nie był grą, żeby przez całe 2 lata siedzieć w jednym miejscu tutaj, no bo kurde, no przecież to można do głowy dostać, nie? A ja mam inne podejście do tego, bo jak mieszkasz w Bytomiu, to nie przeprowadzasz się z Bytomia co 2 lata w inne miasto. No ale to gdzie tam jakieś życie realne porównujesz do gry, do sentymenty, mapy? Sentymenty. No ale poczekaj, no mapa, wiesz, no kurde, no o czym my tu gadamy zresztą, jak życie realne. Ja was zaskoczę, ale ja też a ja was zaskoczę, ale jakbym mógł tylko powiedzieć, powiem wam, że na 15 od początku do końca grałem na jednej mapie. Na 15 ja jak też, nie ma farminga. Ja też lubię jedną mapę, jak się gdzieś zasiedzę, to nie lubię zmiany. No wujcio, map. Na 15 miałeś chyba z 4 albo 5 map. Zgadza się.
No. Na przestrzeni dwóch ale lat. No właśnie, ja na przestrzeni wam powiem, dwóch że lat. Ja też jestem tak właśnie, że ja bym mógł na Lubelskiej grać do końca już. To znaczy ja bym po też prostu, mógł grać. Jak ja gram, to mi jest ja szkoda sobie tracić tego, co no tam, co tam zrobiłem. Tam, tak, dokładnie. No jak przechodzisz jakąś grę, to czekaj, nie szkoda ci tego, że ją no przeszedłeś. Tak. Bartek nie krzycz. Jest, nie krzycz. Bartek nie krzycz. Jest, jest, Bartek, jest, jest. Patuś, bo są przestery. Bo są przestery Wójcio, cieszę się po prostu, cieszę się. A ja się cieszę razem z tobą. No, ja też. No, ja też. Jak pięknie teraz mam kombajn, wszedł z headerem, kurde, do tej mi wiaty na styk. Ja pierdzielę, Jacek, podejdź na chwilę, zobacz. Oram pole na traktorę. Hej, chup, siaba, daba, chodź na chwilę. Nie, Bartek, bo ja robię od kiedy mamy tą mapę, ja robię cały czas jedno pole. Ja jeszcze go nie zasiałem. Jeszcze go nie zasiałem. Ja mam takie krowiaste te pola są. Te pola są. Bartek, jeszcze będzie tyle okazji. Jeszcze tyle razy będziemy prezentować twoją no mapę. Znaczy twoją farmę. No. Także, są słuchajcie, po prostu tutaj tak krowiaste te pola, że to się w głowie nie mieści. No i słuchajcie, bo dalsza część opowieści, która pewnie was zainteresowała, znaczy taką mam nadzieję, tak sobie wmawiam. No i moi drodzy, ja sobie myślę tak, no skoro Bartek do mnie dzwoni, skoro Sharpie mi wcześniej pisze, no to cóż, to ja dzięki mówię, zapytajmy jeszcze Jacka, ale Jacek jest neutralny. Jacek zawsze z nas wszystkich był najbardziej neutralny. On zawsze umiał się dostosować jak do każdej sytuacji, aczkolwiek, no jak słyszeliście Jacka, i tutaj, no raczej, no byłby bardziej za Lubelską. Ja byłem cały czas za Lubelską i troszeczkę oponowałem, znaczy troszeczkę, ja bym nawet powiedział, że bardzo oponowałem, żeby przesiąść się na inną mapę. Natomiast gdy zdałem sobie sprawę z tego, że to już jest nieuniknione, to cóż, to myślę, no przecież nie podzielę teamu na dwoje, że dwóch zostanie, a dwóch się przeniesie na inną mapę. Więc trzeba pójść w życiu na jakiś kompromis i mówię, dobra, to szukajmy mapy. No i szukaliśmy. Aha, przepraszam, jeszcze zanim szukaliśmy mapy, nawiązaliśmy kontakt z Riotem. Tylko, że kontakt z Riotem był dla nas zbyt, że tak powiem, rozciągnięty w czasie. No w sumie to jest najważniejsze, co teraz będziesz mówił. Dlaczego? Ponieważ my tutaj... Kochani, no prawda jest taka, szybciej byście się dopisali, skontaktowali z TVN-em niż z Riotem, no. Nie, inaczej. Nie. Szybciej Bartek by wam odpisał na jakąkolwiek wiadomość niż Riot. O. Albo szybciej by Bartek odebrał telefon niż Riot. Dokładnie tak. Dokładnie to. I moi drodzy, cóż, więc Riot, jak napisaliśmy jakąś wiadomość, to on dopiero odpisywał nam po dwóch dniach, a tutaj czas tika. Tik, tik, tik. Seria za dwa tygodnie musi się pokazać. W sensie nie, że musi, bo nie wiem, co się stanie, tylko w sensie, że chcemy to dla was zrobić. Mhm. I moi drodzy, to nie może być tak, że czekamy nie wiadomo jak długo czasu. No i Riot nam mówił, że tego czasu nie ma, bo wiadomo, tam obowiązki w domu i tak dalej, i tak dalej. No i jak w końcu nawiązaliśmy kontakt z Riotem i ja z Riotem rozmawiałem twardo. Te chłopaki mogą wam potwierdzić, bo kopiowałem korespondencje, które pisałem do Riota, żeby chłopaki wiedzieli, na czym stoją. To kopiowałem to chłopakom. Ja z Riotem ostro. Słuchaj, człowieku, nie ma czasu. W takim i takim terminie trzeba zrobić to i to, czy dasz radę. Riot jednak tam znalazł czas, na szczęście, i odpisał nam coś takiego, że on nam może na zasadzie jakiejś tam, już nie pamiętam jakiej nawet, bo to anatomia gry, do której ja niestety no nie mam głowy. Ja wam mogę powiedzieć wszystko o ETS-ie i ATS-ie, jeżeli chodzi o anatomię, ale tutaj to nie. To ja potem tą informację dopełnię, ale to jak skończę. Tak, Sharpie napisze aneks do umowy. Moi drodzy, i okazało się, że da się tylko zrobić, znaczy na naszych polach nie mógł nic zmienić, bo jeżeli zmieniłby cokolwiek na naszych polach, a na przykład Bartek chciał usunąć jelenia, widzieliście na poprzednim odcinku, jak się okazało, nawet jeszcze my nie wiedzieliśmy, że to jest ostatni odcinek ze sąsiadów na moim kanale, bo u Sharpiego dalej są sąsiedzi. Natomiast widzieliście, że tam Bartek chciał to, tam usunąć auto, tam tego jelenia i tak dalej. Każdy miał jakieś życzenia, żeby Riot na jego polu coś zrobił i żeby stworzył kolejne pola wzdłuż, wszerz mapy. Natomiast no, Riot nam odpisał, że da się zrobić tylko, że nasze pola nie może ingerować, bo save się popierniczy, mapa się popierniczy, progres się nam popierniczy i jedynie co może zrobić, to zrobić pola gołe, czyli gołe pola bez niczego i wtedy my z pługiem jedziemy i dopiero tworzymy pola. Czyli może właściwie nie pola, tylko taki goły i wesoły teren może dorobić. No niestety ta
kwestia nie przypadła nam do gustu. No. I postanowiliśmy uruchomić plan B, wcisnęliśmy ten czerwony guzik i, moi drodzy, zmieniliśmy mapę. Po długich dyskusjach, nawet i przekomarzaniach, i naprawdę było w grupie ciężko, bo cztery charaktery widziały to na cztery różne sposoby. Można powiedzieć, że wybór mapy to była taka próba dla naszego teamu, próba naszej przyjaźni, nawet czasami można śmiało powiedzieć. Przetrwaliśmy tą próbę i wybraliśmy jednak Goliszewo. Moi drodzy, i powiem wam, Goliszew. Że... Przepraszam, Goliszew. A może Golczewo? Nie, no Golczew to OMSI, no. Ja wiem, ja na początku mówiłem cały czas Golczewo. Ale ja się nie dziwię, ja się wcale nie dziwię, no. Bo spoko. Ja w międzyczasie Golczewo przerabiałem na OMSI i cały czas na Goliszew mówiłem Golczewo z OMSI. Mm. Aż w końcu Szarpi nie wytrzymał, mnie poprawił. Że to nie jest to, tylko to. A ja cały czas byłem, wiecie, uparcie szedłem, że to jest Golczewo, a to jest jednak Goliszew. No i padł na Goliszew i ja powiedziałem chłopakom coś takiego, mówię wam szczerze jak na spowiedzi, że jeżeli który z nich na przestrzeni, nie wiem, kolejnych miesięcy napisze mi, że zmieniamy mapę, to ja rezygnuję z serii i nie, po prostu wypisuję się z tego teamu, nie? Bo słuchajcie, sprawa jest tak. Ja jestem stały w uczuciach, jak sobie już wybiorę jakąś mapę, jak zacznę na niej budować, to ja się do niej przywiązuję. I druga prawda jest taka, że jakbyśmy nawet z tych wszystkich map, które oglądaliśmy z Sharpim, wybrałbym sobie najgorszą mapę tylko i wyłącznie dla mnie, a wiadomo, że musiałem wybrać, wybieraliśmy mapę dla wszystkich, ale gdybym miał wybrać taką mapę tylko i wyłącznie dla siebie, to nawet gdybym wybrał najbrzydszą, to ja i tak bym ją przerobił pod swój gust, nie? I tak bym się do niej przywiązał. Więc ja jestem takim, ja mam zupełnie odmienne zdanie do tego, co powiedział Sharpie, że farminga widzi, że co chwilę zmienia się mapy. Nie, ja tak nie widzę farminga. No ale już teraz nie przesadzaj, wujcie, nie powiedziałem, że co chwilę zmienia się mapy, no kurde. No zmienia, no jakiś czas, dobra. No ale to no, wiesz, to są, to, no dobra, no to wiesz, to są znaczące różnice, no, no to co chwilę. No przepraszam, no co jakiś czas. No. Ja na przykład nie postrzegam tak farminga i jak ja się już zasiedzę na mapie, to na niej siedzę, no. To znaczy tak, tu zasadnicza różnica jest taka, że ja na Lubelskiej przegrałem 742 godziny. Więc no, do jakiegoś tam stopnia swoje tam też porobiłem. Gdybyśmy tam zostali... 742 godziny zrobiłeś na Lubelskiej? Ja mam 890 farmingu. O jak? Łącznie, no nabite, nie? Jak ktoś tam... To ile ma macie mnie na Steamie, to baron, macie na ile? Ja mam 3500. Jezusie, kochany Maryjoś Przenajświętszo. Po bożycku święta makrelo, no. No, także tutaj ja i Bartek, no to już jest takie faktycznie, że się myśli nad zmianą mapy ewentualnie. Moment. Który kolor to był ten środek chwastobójczy? Żółty czy zielony? Tego zbiornika. No to żółty. Tam pisze przecież, herbicidę, nie? A rzeczywiście, dobra. Nie, tam jest napisane. No, tam jest napisane właśnie, ty. No. Jaki polonista gramat. Się znalazł, ty zobacz. No nie? Siedzi w szwabi i polskiego nas uczy. O. Ta. Kochani, czy ja mogę coś powiedzieć? Oczywiście. Mogą mówić. Wszyscy mogą. Ale nie na razie. Słuchajcie, ja wam powiem tylko teraz tak. Nie wiem, mam nadzieję, że się nie pogniewacie, że tutaj taką pewną, taki pewien apel wprowadzę, a chodzi, kochani, że jeżeli ktoś z widzów by był chętny na dorzucenie się do zbiórki na schronisko Reksio w Brodnicy, to u mnie na kanale pod filmami ostatnimi jest link do zbiórki. Od wczoraj udało się już ponad 700 zł zebrać, także fajnie by było, jakby się, kurczę, znowu udało zesponsorować dzięki widzom kolejny kojec dla piesków, czy też może na jakieś inne urządzenia, czy też jakieś inne zapotrzebowania dla schroniska Reksio w Brodnicy. Ostatnio otrzymaliśmy, to znaczy ja indywidualnie otrzymałem podziękowanie na 25-leciu schroniska, ale ogólnie to podziękowanie jest dla wszystkich, którzy przyłączyli się do zbiórki, bo wiem, że to też byli widzowie tutaj od dwójka, bo pierwsza zbiórka była właśnie już organizowana tutaj. Również apelowałem u wujka na odcinku, jeszcze jak z wujkiem sami nagrywaliśmy i też tam pamiętam kilku widzów wbiło. Ja tylko powiem, że po prostu każda osoba, która się dorzuci, która będzie chciała, może w komentarzu napisać YT pod wpłatą i taką daną osobę pozdrowię indywidualnie na materiale, na odcinku.
będą pozdrowienia, będą wszystkie osoby pozdrowieni na odcinku indywidualnie, tak? Także taki duży apel. Mam nadzieję, że Sharpie tutaj z Bohunem się na mnie nie pogniewają, że taki apel zrobiłem. Nie, no to jest szczytny cel. No Rekshaw, moi drodzy, schronisko dla piesków. Jak widzieliście na social media u Bartka, kojec został wybudowany. Przydałoby się więcej takich kojców. My tutaj kochamy zwierzęta. I moi drodzy, no cóż, ja wam proponuję pójść w tą akcję jak Bohun w Gwiazdę. Dokładnie tak. Także przyłączcie się do akcji, namawiamy. To jest dla zwierzaczków po prostu. Nikt z tego nie ma jakiejś tam cinzy dla siebie. Mam nadzieję, że będziecie... Może wujeczku i Sharpuś, jakbyście chcieli, dalibyście linka może pod filmem do tej zbiórki, nie? Nie ma problemu. Bardzo, bardzo, bardzo będę linka, wdzięczny wam. Także moi drodzy, no w imieniu Bartka i swoim również tutaj dziękuję za to, żeście się dołączyli do tego szczytnego celu. Moi drodzy, no zwierzaki same sobie nie pomogą. No. Człowiek człowiekowi pomoże, ale pies psowi końca nie wybuduje, dlatego te zwierzaki są na nas skazane wręcz. Także. Szczytny cel. Dokładnie tak, wujeczka, jak mówisz, i dziękuję ci bardzo. Także proszę bardzo. Ale żem uwalił z wapna ten cały mój wspaniały fędzior. Kurczę. Jak fajnie to wygląda, nie? Fajnie jak się wygląda. Wapnuje. Bardzo. A potem jak się wyjedzie na drogę, to zaraz się robi czysty nagle, nie? Tak, to jest dziwne, ale bardzo mnie to zaskoczyło właśnie w 19, to jak się wapnuje, że się robi biały ten ciągnik. Ale to się nie robił biały, to modyfikacja to sprawia, że się robi biały. A. No, domyślnie to się wszystko brudzi jednakowo. Czy po trawie jedziesz, czy po wapnie? Tak. Właśnie dokupiłem trzeciego fenda do kolekcji. Uwielbiam te fendy. A Bredal? Tak? Teraz kupiłeś fenda? Tak, trzeciego fenda kupiłem. Kurde, ten sam? Nie, 700. Aha. Bo 700 są najlepsze. Tego tysięcznego kupiłem tylko do takich, jak już naprawdę by ta 700 nie dawała rady, ale ona we wszystkim sobie daje radę, więc szkoda kasy mi na ten duży, bo 700 jest dużo, dużo tańsza. A ona i z szywnikiem pojedzie, i pojedzie z prasą, i no ze wszystkim ona sobie daje radę. Mm-hmm. I pod górkę na Lubelskiej, na górkach ona dawała sobie radę, a co dopiero na Goliszewie, na prostym. No. Ten Bredal jest wspaniały, wam powiem. Odpowiednia przystawka i macie 22 metry na szerokość albo do obrzucania obornikiem, albo do wapnowania. No coś wspaniałego. I ta klapa jeszcze tutaj animowana. No super. Ale ta przystawka i klapa animowana są też podstawowym. Ta przystawka nie. Jest. Przystawka jest. Jest. Tarcze wysiewające. Ja no jasne, ja też mam z przystawką. A to widzisz, to ja tego ta z modyfikacji, ta twoja ma tylko większą pojemność. No. Aha. Ale to też jest dobre w sumie, większa pojemność na te pola, bo są większe pola. Chociażby, nie? No to co, jest bardzo dobre. Bo jednak no, 3 tony więcej zmieści. Modyfikacja jak najbardziej ma tutaj, jest potrzebna, nie? Tylko te tarcze tam wysiewające, no to faktycznie. I wiecie co? Powiem wam tak, że o ile scena moderska jest bogata w jakieś tam kombajny, jakieś tam ten, to widać na scenie moderskiej, że pewien segment modyfikacji jest totalnie ignorowany, bo na przykład znaleźć jakiś dobry rozrzutnik wapna czy coś, no to modyfikacja z tego filaru, z tego segmentu, no jest tylko ich raptem kilka, nie? Także no. Kombajny, ciągniki, tego jest mnóstwo. Tak. Ale są maszyny takie, których, no powiem wam, na sztuki, na palce jednej ręki można policzyć jakieś sensowne modyfikacje z danego segmentu, nie? No. Nie wiemy, czym to jest podyktowane, ale tak jest i zauważyliśmy, że po roku, kiedy ta gra już właściwie ma rok, gdzieś około... No, prawie rok, no. Od premiery. 10 miesięcy. No to jednak scena moderska nie jest rozwinięta tak, jak na przykład po roku do 15, do 2013, do 15, 17. Jednak jest już biedniej na tej scenie moderskiej, nie? No, Farpi, może tak. Porozmawiamy o nowym dźwięku renówki, co? Ale to może... Aha, to w farmingu chcesz o tym gadać?
No, nie, znaczy nie, ten po prostu temat to jest taki masakryczny temat, ale dobra, nie, okej, to jak sobie chcę zostawić na ETS-a. Wiesz co ci powiem, Jacek, powiem ci tak, mamy tutaj wgrane Reno Ranch T, które brzmi w farmingu lepiej niż w ETS-ie, poważnie, więc... Można teraz podejść do sklepu, je wypożyczyć na PGR i zobaczyć. Znaczy, no może w sportowym skrócie, w sportowym flashu, powiemy wam tak, że bardzo nam się podoba. Nowe nie, model jest świetny. Model jest świetnie wykonany, naprawdę jestem pod wrażeniem. Zwłaszcza wnętrze, z tymi szczegółami, tam należące, tam naprawdę fajnie. No, ale dźwięk jest z kosiarki. Ja wam powiem coś takiego, że teraz na blogu studia SCS Software jest komunikat, że dźwiękowcy ze studia SCS Software jadą do Stanów Zjednoczonych nagrywać dźwięki. Ale wiecie co, to jest clickbait, bo tytuł może się zgadza, oni tam faktycznie jadą, ale na pewno nie nagrywać dźwięki, tylko kurwa na pączki, bo dźwięków to nie nagrywać nie umieją. No. Ja już powiedziałem, gdy nagrywałem odcinek z chłopakami ze studia SCS Software, że dźwiękowiec to jest największy leser w tym studiu. I to ponawiam, tą swoją opinię, nie? No to jest prawda. Także oni tam jadą, ale tylko, to jest... Tylko, że do niektórych modeli spoko był ten dźwięk, nie? No do nowej Scani był całkiem spoko, nie? No. Ale słuchajcie... A do tej Renówki to ja nie wiem, co oni z tym zrobili. Ja, słuchajcie, skoro mi to przeszkadza, zwykłemu szaremu użytkownikowi, to jak, kurde, tyle tam głów w SCS-ie takie coś wypuściło? Tego nie potrafię zrozumieć. Oni dźwięki po macoszemu, a zobacz jak brzmi ten... To powietrze z hamulca tego parkingowego, ręcznego, nie? Masz takie A to nie wsłuchiwałem się. W każdej ciężarówce to, masz to. Tak, to samo, jest, identycznie. I to jest standardowe do każdej ciężarówki. No. I w ATS-ie też, nie? No. Na szczęście Bóg dał nam kogoś takiego jak Wasili, czyli EVR-a. No. Także... EVR, tak. No. Szacun. Nie, EVR naprawdę, to powiem ci... No nie go, ma chyba lepszej SCS modyfikacji go powinien zatrudnić. No. Tak, nie ma... Słuchajcie, ja różne miałem modyfikacje na efekty dźwiękowe silników, ale to, co robi Wasili... Dokładnie. To jest... Nie, no to po prostu nie ma o czym gadać. I to nie tylko dźwięki silników, ale dźwięki wszystkiego, co w tej kabinie może wydawać dźwięki. To też jest właśnie edytowane. I te zmiany biegów, to tam coś pstryka, coś tam, te przełączniki na tych... Jak się jedzie na manualnej, no to te, wiesz, te switche, te jak to się tam mówi na to? Selektory jakieś, te... No, wszystko słychać, no. I przerywacze kierunkowskazów, wszystko, no. Wszystko jest pięknie i kurde, i elegancko, nie? I są faktycznie, na różnych silnikach można mieć różne dźwięki, no, na 480 inaczej, na 520 inaczej, no. Tak, dokładnie. No, bo to jest model... akurat, to jest chore, że na przykład w Scani silnik V8 brzmi tak samo jak rzędówka, nie? No. No to jest chyba największy tam, bo już różnica brzmienia silniku w samej mocy ewentualnie tego silnika to spoko, jeszcze do przyjęcia, ale no V8 ma rzędówka, no to... No, no to są dwie różne muzyki. To jest tak, jakbyście chcieli porównać rock do Vivaldiego, no. Tak. Także no to... No dosłownie, to są dwa inne dźwięki fajne silnika, a w ETS-ie no to jest jeden ciul. No, słuchajcie, dwie różne konstrukcje, więc jak może być dźwięk ten sam, nie? No, dokładnie. Jest, od początku mapy, jak gramy, w końcu ogarnąłem pole. Je przeorałem i zasiałem. No, ja wam powiem, że tą dwójką skazałem się na Shawshank. No. No. Ale powiedz sam, że jak się jedzie po tym polu i się robi na nim, to widoki są... Piękne. Pięknie, tak. Ta przestrzeń, wiecie, nie? Wiecie co, mnie... Sharpie zna moją opinię na temat... jak się ta mapa nazywa, ta druga od Riota? Wschodnia. Wschodnia dolina. Mnie tam przerażało to, że tam są duże otwarte przestrzenie, na przestrzał widać drugi koniec mapy. Jeszcze jak Sharpie tam zaimplementował sobie season mod, to już całkiem, jak przyszła tam jesień, to już jak te drzewa popadały z tych liści. Nie no, do jesieni jeszcze nie dotarłem. No ale wiosna. To miałeś gołe drzewa, no. No miałeś bo wiosna gołe drzewa. Ja mówię sobie, na litość boską, Sharpie, przecież ty w depresję nam wpadniesz przez tą mapę, nie? No i słuchajcie, no... Łyso mi było. No tutaj jak pierwszy raz wpadłem na ten Goliszew, no to też mi się, kurde, wydawało tak troszeczkę łyso. Ale teraz dostrzegam tutaj taki potencjał. Dostrzegam tutaj piękno tej mapy. Jednak trzeba do czegoś dojrzeć. Chociażby tam przez 2-3 godziny obcując z tym czymś. Ja tak czasami mam. Na przykład jak byłem dzieckiem, nie nienawidziłem muzyki Queenów. A teraz muzykę Queenów kocham. Co się zmieniło? Nie wiem. Może dojrzałem do tego, może po prostu potrzebowałem czasu. I tak czasami też mam z jakimiś projektami, które robię, nie?
No i tutaj tak się tak podobnie stało z tą mapą. No, nie za bardzo podobało mi się to, że tu jest płasko. No, pierwszy mój kontrargument na polecenie tej mapy przez Szarpiego to było płasko. Ta płasko. Ale jak sobie wspomnę, jak w tym roku jechałem do Grzybowa, 7 km od Kołobrzegu, to ja pamiętam, jak jechałem tam już im bliżej właśnie Kołobrzegu, to było właśnie tak płasko, pojedyncze drzewka, turbiny wiatrowe, krówki i było tak płasko, jak tutaj na Goliszewie, nie? No, pomijając tam tą drogę na Sosnowiec, gdzie są pagórki lekkie. Ale tak to, słuchajcie, to płasko, ja nie wiem co. Ja przepraszam, żeby ktoś się na mnie nie obraził, że się śmieje z Sosnowca. Niestety, moi drodzy, z kogoś pośmiać się trzeba, padło na nich. Bardzo i niestety, przykro. Bardzo mi przykro, beka Sosnowca będzie w każdym odcinku. Bo no, tu niestety. Sosnowiec jest. Nie no, oczywiście to jest wszystko takie, no takie końskie żarty, o, jak są końskie zaloty, no to są takie końskie żarty, o. Dokładnie. Coś w tym stylu. Także... A pamiętajcie, że kto się ciubi, ten się lubi. Tak jest. My tak lubimy Sosnowiec, że kurde. No. No nawet Filip, choć Filip nawet potwierdził. Tak. Aż się biedny zamiałczał, jak to powiedziałeś. Nawet kot się wkurzył, słuchajcie. No, padło słowo Sosnowiec i Filip, miau. Nie, tak, wujcie powiedział, że lubimy Sosnowiec. No. Także, słuchajcie, no właśnie. Szarpi mi nagrał wiadomość na Messengera. Miau, miau. Ja mówię, Szarpi, weź mi to przetłumacz, bo ja nie wiem, co Filip chce ode mnie. Nie wiem, o co mu chodziło. No. A ja tłumaczę, no ja mówię, no słuchaj, no Filip mówi, żebyś szedł w bulwiastę, no. Aha, no, się wyjaśniło. Także no, no tak, tutaj wujka, właśnie wujcio wujka dobrze... tak zaczepiamy z bulwiastymi, ja też napisałem, siema bulwiasty, gramy z Pintires. O, właśnie, z Jackiem pograłem sobie z Pintires, słuchajcie, było fajnie, nie Jacek? Kurde, myśmy tam rozdupczyli bank, słuchajcie, na mapie. Jak żeby było szybciej, to... Wujek kładował drewna, a ja go mazem ciągnąłem. Także spodziewajcie się jakiegoś odcinka albo live'a, powrót do Spin Tires. Jeszcze Bartek zapowiedział, że po 10 sobie też kupi. Małpa Zielona może też se kupi. I jak my tam wparujemy, to my rozniesiemy te całe tam, słuchajcie, tundry i lasy. Tak, tylko nie będziemy grać na amerykańskiej mapie, bo jest... Jest tak, ona jest dla nowicjuszy chyba. Znaczy te mapy, które są z pierwszego Spin Tires. Tam ja nigdy nie musiałem nawet załączyć blokady dyferencjału. Na tej amerykańskiej, ja nie od razu wyłączyłem, no bo to bez sensu jest. No, Jacek jak dorwał maza, słuchajcie, to poszedł jak bokun w bulwiasta po prostu przez całą mapę. Szedł jak głupi ten maz. No, a jeszcze doszło do takiej komicznej sytuacji, że ja sobie zaparkowałem koło jego maza i ten maz wypstrykał gdzieś tam i go poturbowało, cały połamany, dach poobijany. Ale nie, najlepiej mi się podobało, jak stanęliśmy, patrzę w mapę, gdzie jechać dalej, nie? I wujcie chyba też patrzył i mówi... Kuźma, co się dzieje? Ja trzymam na sprzęglami samochód odjeżdża. A ja cały czas miałem wujka na lince, nie? No, ja sobie zapomniałem, że... Słuchajcie, bo Jacek mnie holował. I ja sobie zapomniałem, że Jacek mnie holuje. I ja tak patrzę w mapę tego... Wyłączam tą mapę. Tak na tą mapę patrzę przez jakieś, ja wiem, pół minuty, nie? Obkminiałem plan, strategię. Wyłączyłem tą mapę, mówię... Hej, co jest grane? Auto mi same jedzie. Tak, ręce, nogi do góry, niczego nie dotykam, niczego nie wciskam na pedałach. Ja sobie zapomniałem, że Jacek mnie holuje, nie? Mówię, czemu mi to auto jedzie, Jacek? A Jacek mi przecież ja cię holuję. Masakra. Normalnie, jakbyśmy to nagrywali, jak my byśmy to nagrywali, to by była taka komedia. Ale nie nagrywaliśmy, bo Jacek pierwszy raz, nie? I więc mówię, tak. poćwiczymy sobie, ale komedia była, nie? No. No ja tak właśnie myślę też na pewno sobie tutaj Spintajersa czy Sprintajresa. Ja nie wiem, jak to się mówi w końcu. Jak to się mówi? Sprintajers. Czy Spintires, czy co? Spintajers. No, Tires. Tires. Tires to jest... Tires. No, opony, tak. Tires to jest opona, nie? Czyli... A spin? Co to znaczy spin? No, że są spięte. A. Chyba. Nie wiem. To nam zaraz nas tu oświecą. Jezus, ja z angielskiego noga jestem, ja też się mnie pytasz o takie rzeczy. Ja się przez pół życia rosyjskiego uczyłem. I pamiętam dzisiaj tylko ten babuszka, dieboszka, urok tjema. Jak tibia zawód? Mienia zawód Bartek. Ja uczynnik piatowokłasy technikum. O, jest. Ten teraz powiedział. Ja żywu w Dierewnie Lubicz. No to Bartek więcej ode mnie pamięta.
To już jest chyba czas, żeby naprawdę kończyć ten odcinek. Tak, no, tak jak ja uczyłem się ile? 9 lat? Nie 9 lat. 6 lat uczyłem się niemieckiego i po prostu tak nienawidzę tego języka, że ja praktycznie nic z tego nie pamiętam. Ja nie ucząc się angielskiego, bo nigdy się nie uczyłem angielskiego, nie miałem w szkole angielskiego, to umiem więcej z angielskiego niż z niemieckiego. Wiecie co, ja wam powiem tak, moja córka ma w szkole 3 języki. Język polski, od kilku lat uczy się angielskiego, nie? A teraz jej w 7 klasie dorzucili hiszpański, nie wiem po co. No to też nie wiem po co. No to ja miałem od podstawówki angielski, od tam 4 klasy, a potem w technikum dorzucili mi francuski, też nie wiem po co. Nienawidzę też francuskiego. Ta oświata szaleje. Po co? Okej, żeby ktoś nie powiedział, że jestem antyedukacyjny. Nie jestem antyedukacyjny, ale skoro te dzieci uczą się już języka polskiego, więc niech lepiej ogarną dobrze do porządku ten język polski. Jak się uczą jednego języka, w przypadku mojej córki angielski, to po co tym dzieciom jeszcze mieszać w głowie trzecim językiem? Będą chcieli, to cię zauczyć, się sami nauczą. W ogóle no. nie wiadomo do czego. Mm-hmm. Bo angielski no to jest zrozumiałe, dogadasz się wszędzie. No po jak znasz hiszpański, no to się dogadasz praktycznie w całej Ameryce Południowej, no to owszem. No ale jednak no tutaj w naszych rejonach, no to hiszpański no to nie zda sobie tutaj egzaminu. Jacek, ale żeby to jeszcze było jakoś zdefiniowane, ale kilka szkół w Polsce uczy się jako drugiego języka hiszpańskiego, inni francuskiego, jeszcze inni z powrotem rosyjskiego i właściwie co szkoła to ten język drugi do edukacji ma inny. To nawet nie jest tak. jakoś zdefiniowane. Ta oświata to jakby kazała uczyć się drugiego języka, ale no rób to, co chce, ta z tym drugim językiem, no. No. Ja bym na przykład wolał dołożyć tą godzinę na ten wcześniejszy język, nie? Czyli jak ja miałem angielski i nagle mi dowali francuski, to po cholerę, zamiast tą godzinę z francuskiego dorzucić mi po prostu dodatkowy angielski. Tak. Właśnie to miałem mówić. Teraz jeden z naszego rządu krzyczy z ambony do polskiego narodu. Wracajcie, rodacy z Anglii do Polski! Wracajcie gdziekolwiek, gdzieście tam wyjechali! Wojtuś, do ciebie mówię! Wracaj do Polski! Wracaj! A teraz edukują nasze dzieciaki, faszerują ich tyloma językami, jak się nauczą, to z tej Polski wyjadą, no bo jak już umiem hiszpański, umiem już angielski, to już tam pojadą. No tak. Nie, tak już, bo to była satyra, to była moja ironia z mojej strony, ale moi drodzy, ja rozumiem, dobra, no trzeba się edukować, ale przecież tym dzieciom się poprzewraca w głowach od tych języków, no. No, to jest też prawda. Niech lepiej ogarną do porządku polski. Tym bardziej, że właśnie, nie wiem, no, kilka lat jakiegoś języka, no to tak naprawdę się niewiele nauczy, tym bardziej, że te programy nauczania są jakie są, ilość i tak godzin jest jaka jest. Jak ja miałem takiego francuskiego 2 godziny w tygodniu, no to co ja się miałem przez 4 lata technikum nauczyć tego francuskiego? Tym bardziej, że miałem angielski już na dużo wyższym zaawansowaniu i tam poświęcałem więcej czasu na przykład, nie? No to teraz jeszcze od nowa francus, no masakra. Tarpi, ale w ogóle po likwidacji tych gimnazjów jest w ogóle taki jakiś dziwny ształ w tym ministerstwie edukacji, że na przykład zobacz sobie, 7 klasa, nie? 7 klasa. A dopiero moja córka teraz w 7 klasie uczy się geografii. To jak myśmy chodzili do pedałowy, to myśmy geografię już mieli chyba w 5 czy 6 klasie, nie? Tak, no. A teraz dzieci w 7 klasie, oni dopiero teraz się uczą geografii i dzieciak, który ma 13-14 lat, on nawet nie wie, jakie miasto dookoła niego leżą, bo geografii dopiero teraz się uczą, nie? Ja też miałem dopiero w gimnazjum geografię. No to nie, ja miałem od 4 klasy podstawówki. Ja w podstawówce miałem tylko przyrodę. Dla mnie to jest nieporozumienie po prostu. To znaczy, no bo ty, Jacek, jesteś w sumie 9-3 rocznik, nie? Tak. No to 5 lat po mnie, więc to ja na przykład nie miałem przyrody w podstawówce. Ja, zamiast przyrody ja miałem środowisko, to się tak nazywało. Nie było łączenie geografii z biologią, tylko środowisko to była bardziej taka geografia najbliższego tutaj naszego otoczenia, nie? Polski po prostu, o. My się bardziej tak na kraju, na poznawaniu gór naszych, puszcz, lasów, rezerwatów przyrody skupialiśmy, nie? Coś takiego miałem właśnie na środowisku. Wiem, że tam mieli potem i następne roczniki taki przedmiot jak sztuka i to było połączenie muzyki z plastyką, nie? A ja miałem muzykę i plastykę osobno w podstawówce. Mi się wydaje, że ta oświata jeszcze w naszym kraju jest taka niezdecydowana. Tak myślą, co by z tymi naszymi dziećmi zrobić? Ale kurde... Jak to co?
Najlepiej wychować posłusznych, niekreatywnych, bez mózgów, bo przecież o to chodzi, żeby każdy na egzaminach wpisywał się w klucz. Nie? Na maturze na przykład. Tak, tak jest. Trzeba w klucz się wpisać, pisząc rozprawkę. Nie ma tutaj miejsca na samodzielne myślenie i własną interpretację. Także to wszystko dąży do tego, żeby wychować po prostu ludzi, którzy mają słuchać, zapierdzielać i nie narzekać. No, powiem wam szczerze, że nie podoba mi się model edukacji w naszych szkołach. Bardzo mi się nie podoba. Jestem tym zbulwersowany. I nie wiem, możecie sobie go chwalić, bądź też nie, ale moje zdanie jest takie, że mi się ten system nie podoba po prostu. Nie podoba mi się to, co w szkole wyrabiają z moją córką. No. Geografia dopiero w 7 klasie, teraz po tych gimnazjach. Znaczy, jak już wróci ten system, wiecie, do porządku, to geografia będzie z powrotem dopiero od 6 klasy. Ale to jest nieporozumienie, żeby dziecko, które ma 12-13 lat, pyta się, czego stolicą jest... Inaczej, jakie państwo ma za stolicę takie... Znaczy, no, z wiedzy o stolicy... No wiadomo, co. Wiesz, o co chodzi? Widzicie, zapętliłem się wysłowić, już nie umiem. Ale chodzi o to, że pytasz się, jaka stolica jest na przykład Austrii. Dziecko nie wie, bo geografii jeszcze nie ma, a sama się nie zainteresuje, nie? Albo pytasz się, jakie miasta do ciebie leżą. No, dziecko nie wie tego. No kurde, no ja cię proszę, no do czego to doszło, nie? I... Nawet Filip się zgadza. Nawet Filip się zgadza. Wszyscy się śmieją z Filipka. Nie, my się uśmiechamy do Filipa. O, tak. Tego nie rozumiem. On już mówi, że ja za długo tutaj siedzę i mu nie poświęcam uwagi, kurde. Nie, Filip? No. I to jest takie, to jest po prostu takie troszeczkę żenujące. No, co po prostu model edukacji nie idzie z duchem czasu, taka jest prawda. To leży i kwiczy. Zmieniają się, wiesz, zmieniają się pokolenia, zmienia się podejście uczniów. Troszeczkę inaczej w dzisiejszych czasach trzeba zainteresować nauką niż jeszcze 15-20 lat temu, no. Nie wiem, jak to tam teraz w sumie wygląda, tak, ale no, mój brat jest nauczycielem w gimnazjum. No już teraz nie w gimnazjum w sumie, no to z tego co wiem, no to tam wygląda dalej tak jak u mnie, kiedy ja chodziłem do gimnazjum, nie? Jedyna różnica jest taka, że są elektroniczne dzienniki, wow, no po prostu no to, wow. No to już chyba szluz. W każdej szkole no, są, dokładnie. Ja nie wiem, czy to nawet nie jest jakiś wymóg już teraz. No. Żal mi tych dzieci. Ja wam właśnie to miałem mówić, że pod tym względem to tak mi szkoda tych dzieciaków teraz, ja pierdzielę. Nieobecność, wszystko na bieżąco rodzice mogą sprawdzać. Wiecie, no kurde, no te czasy zamierają, nie? Takie chore się teraz robią, taka kuźwa. Dzieciaki w tym czasie, teraz w tych czasach, w których żyjemy, to dzieciaki podlegają ciągłej inwigilacji. To jest chore. Dla mnie to jest chore. I to, co teraz, nie dość, że te dzieci zamiast iść na dwór, pojeździć rowerem, pograć w piłkę i tak dalej, poskakać na skakance, siedzą przy laptopach, przy telefonach. Ja nie rozumiem, w jakim to kuźwa kierunku zmierza. I ja wam powiem, że to jest kwestia czasu, jak oglądałem kiedyś taki film, nie wiem, nie pamiętam tytuł, jaki to jest, kurde, ojej, mam na końcu języka. Ale dobra, zaraz wam powiem, to będziecie wiedzieć, że po prostu nie wychodzi się z domu, tylko przybiera się jakąś postać i siedząc w domu, przypinając się do jakiejś maszyny, po prostu idziemy do pracy. Takie coś nas czeka, że my zostaniemy w domu, jadąc w trasę, za nas będzie jeździł po prostu nasz bot. I my na pauzie po prostu odłączymy się od tego, tego kuźwa całego bota. Ja może mówię teraz jakoś futurystycznie, jakoś fantastycznie. Niekoniecznie futurystycznie. Ale dokładnie, słuchajcie, takie coś będzie. My będziemy siedzieć w domu, wejdziemy do maszyny, maszyna automatycznie będzie, że my będziemy się ruszać w tej maszynie wykonywać czynności tą postacią, którą wyślemy w trasę. Na pauzie my się odłączymy, wejdziemy sobie normalnie u siebie do kuchni i tak dalej, i tak dalej. Matrix. Ja mówię wam... Matrix. Jak? Matrix, albo Avatar. Nie, to jeszcze nie, inny film. Nie. Słuchajcie. Nie, to był z tym, z Bruce'em Willisem bodajże ten film. Szósty zmysł. Tak, o. Jego żona też właśnie tam zaczęła właśnie przez tego swojego... bo ogólnie te postacie, którymi oni się poruszali, ktoś ma mikrofon i przebija. Szarpi dzisiaj szaleje z mikrofonem. Słuchajcie, chodzi o to, że Bruce Willis tam w tym filmie, co grał,
On miał swoją postać normalnie, on był chyba policjantem, no, czy coś w tym rodzaju. I wiadomo, no, on był wtedy nieśmiertelny, tak, bo on chodził tam swoją postacią, ale taką kuźwa, no jak to powiedzieć? Kurde, nie teraz. No i ja mówię wam, to wszystko w tym kierunku kuźwa zmierza, nie? Ja nie powiem, że to jest złe na przykład, że wiadomo, jakiś wypadek czy cokolwiek, to ty nie zginiesz, tak? Ale no ja nie wiem. Ja nie wiem, czy to wtedy będzie bezpieczne, bo na przykład ktoś jadąc samochodem będzie miał w dupie zasady, tak? I nie będzie zważał na innych, a wiadomo, że na ulicy również będą się poruszali. No nie wiem, jak to kurde naprawdę powiedzieć, ale wiecie, o co mi chodzi. I to już się dzieje, to nie jest nic nowego, bo obejrzyjcie sobie, polecam wszystkim serial Black Mirror na Netflixie, no wszystkie właśnie sezony. To jest chyba serial z tych futurystycznych, który najbardziej w taki logiczny i taki bardzo prawdopodobny sposób przedstawia właśnie, do czego nas doprowadzi epoka tak zwanego smartfona, między innymi, nie? Do czego to się... Tam każdy odcinek to jest odrębna historia, odrębna fabuła, odrębne postaci. To nie jest tam jakaś ciągłość przez kilka sezonów. Ale to ma też właśnie swoją rację bytu, taka forma serialu. Masakra. Tam był jeden odcinek, w którym gościu wychodzi sobie na zakupy, bo tam ma być tam miły wieczór z dziewczyną i tak dalej, i tak dalej. No i on wyszedł, ona tam sobie tam siedzi, czeka na niego, jego nie ma i nie ma i nie ma i nie ma. Następnego dnia rano tam przychodzi chyba jakiś koroner czy tam policjant, że no niestety, no przykro mi bardzo, ale miał wypadek jadąc tam coś i tak dalej, i tak dalej. Po jakimś czasie do tej babki zgłasza się jakaś firma, która produkuje awatary osób zmarłych. I zaproponowali jej, że zrobią jej robota tego. Na podstawie tego, co on przez lata pisał na Facebooku, oni odtworzą za pomocą sztucznej inteligencji jego charakter. No i stworzą też jego ciało z jakiegoś tam, wiadomo, tworzywa i tak dalej, i tak dalej. No i ona tak na początku, że to chore i w ogóle, nie? No ale, kurde. Ale potem w końcu potem się przekonała. Zgodziła się na to, nie? To było, słuchajcie, tak przerażająco realne, że aż no... I z drugiej strony tak prawdopodobne, nie? Patrząc na to, no... Właśnie, do czego prowadzi nas postęp, nie? Podobny film, było coś takiego, że koleś umarł, czy coś w tym rodzaju, ale jego mózg podłączyli pod jakiś komputer. Transcendencja. Kojarzysz? Chyba tak. Z Johnem i Deppem, on wtedy całą wiedzę miał pojętą, wszystko, wszystkie kamery. Mm-hmm. On był w stanie być wszędzie, w każdym momencie. On był po prostu wszechmogący i no, był połączony z wszystkimi komputerami jego mózg, nie? On widział wszystko wszędzie, wiedział wszystko, także... Kurde, właśnie też nie pamiętam. Jak to mówisz, Szarpuś? Transcendencja, no. Z Johnem Deppem film. Chyba tak. No. Mi się też przypomina film ze Schweizeneggerem. Szósty dzień chyba, jakoś tak. Tam też była podobna fabuła. Mhm. Tam im pies zdech chyba, nie? I oni tego psa chcieli tam zrekonstruować i tam potem coś jeszcze działo, już nie pamiętam. No i słuchajcie, panowie, no goni mnie czas, bo mam na nockę. Ja też kończę za chwilę. A nagrywamy już... z takim tym, no to kończmy, a nie mówmy, że kończymy, a nie kończymy. Ale to tak, myślę, że to takie łatwe jeszcze. No jest łatwe, słuchajcie. Kto tam jest w robocie, w Napolu, niech sobie zrobi pauzę. Ciekawostka, bo kupiłem drzewo, kurde, i nie takie, chcę je teraz usunąć i w garażu go nie ma. I co ja mam teraz, kuźwa, zrobić? Jak drzewo? Tak, nie wszystkie drzewa są w garażu, na inwentarzu. No właśnie, teraz jest problem, bo chyba będę musiał je, kurde, ścinać, nie? No to zetnij tak. Tym. To weź T-Rexa. T-Rexem, no. Tak, drzewa z jednej paczki są nie do sprzedaży, tylko są do wycięcia. Jest tak, dobrze Bartek mówi. A to jest akurat, koledzy, mi się podoba, możecie, bo nie zaśmieca garażu. Mam prośbę, możecie na koniec jeszcze do mnie podejść? Na zakończenie odcinka? No dobra. No to chodźmy już, teraz. A ile dajesz za to? Ile dajesz? A, myśli. Kurde. Dam ci. Weź ten tu postaw jakiś trigger, żeby można było szybko się do siebie typować. Ja pierdzielę, co no ja do mleczarni możesz. Którą Jezu, stronę do parku? Zapraszam na grilla. Zapraszam tutaj na grilla do mnie. No to ładnie. Jak wam się ładnie podoba? Taki poczekaj, no, pierwszy niuansik. Ja nie wiem, gdzie tu jest. Kurde, gdzie ten Bartłomiej? Jak Jacek sobie ogródeczek zrobiłem? Pięknie.
Kurde, przez jakieś krzoki, dobra, po gębie mi biją krzoki. Masakra. Ja tu muszę opanować na tej mapie jedną rzecz. Gdzie parkować wózek na header, jadąc te brama na pole? Byś otwarł, jak nas wołasz. A nie, że muszę przez płoty skokać. No. Dobra, ja to resetuję, bo to nie ma opcji. Jak to, wujcze, ci się podoba? Tu. Ogródek, że se zrobił? Noż kurde, ty, normalnie se muszę od ciebie odgapić. Ty, a czemu na stole niczego nie ma? Aha, bo jest pod stołem. No właśnie, miałem ci mówić, spójrz pod stołem i koło grilla. Aha. Dobra, już do was idę, już. No, i tak, ja rozumiem normalnie te. Ja mam tylko basen. No ja też w sumie. I jakiś tam stolik, ale to dla pizzu. Chodź, Szarpu. Chodź na browarkę. O, jak ładnie, proszę. To mi po głowie skaka. Jo. Ty, nie pozwalaj sobie. I zobaczcie, to drzewo za duże chyba tutaj, co? Może być. Dobre, dużo cienia rzuca, tak ma być. Może być? Tak. Dobra, i chodźcie, zobaczcie to, co mi się teraz podoba, spełnienie moich marzeń, z czego się cieszę, kuźwa, bo na to czekałem. No to ja prowadź, chcę mocnego fula. Dobra, prowadź. Na co ty co? O, a tak silosiki se dostawiłem, Szarpuj, co uważasz? No i elegancko, bardzo fajnie, pasują. One właśnie pasują idealnie do tych, bo mają też wykończenie drewniane, nie? Ja też dokładnie, ale zobacz, jak wymiarowo ładnie dwa weszły, nie? No. Na tą ścianę pustą. No i super. Ja sobie na tej pustej ścianie zrobiłem kantorek do ładowania nasion i takich innych tam. Tam jest i tu, kochani, to co mnie podnieca, nie? Zobaczcie, jak pięknie kombajn z headerem chodzi. Bo to, co go podnieca, idealnie. To się nazywa, co? Kasa. A kiedy w kasie forsa, to sukces pierwsza klasa. No tylko te gąsienice, tak. Kurczę. Bo to, co znasz podnieca, to czasem też jest seks, a seks plus to na kasa, to wtedy sukces jest. Aj. Bo seks plus pełna kasa, to sukces pierwsza klasa. Ty, a ty kupujesz zielony dzionik do czerwonej naczepy? A wiecie, że ja słyszałem coś takiego... limonkowy. Słuchajcie, widzę moje mi na pozali. Ja zmienię, bo ja zapomniałem, że tej naczepy ja tu się nie idzie malować, wiesz? Widzę mi napisali, że te, które kombajny jeżdżą na gąsienicy, to powinny po ulicach jeździć na platformie. Tak mi widzę napisali. A ja, chłopaki, zaraz nagram króciutki filmik, co tu się dzieje u mnie na parkingu i wam wyślę na Messengera, sobie zobaczycie, nie? Normalnie jest masakra, kurwa. Masakra. Ciężarówki już pozostawiały tutaj wszystko i szukają widoki, kuźwa, miejsca sobie, nie? No. Dobra, panowie, kończmy. Szarpi idzie do pracy. Nie ma sensownych truckstopów w ogóle w Europie. No, kończmy, panowie. A tak ogólnie, jak wam się taka moja początkowa przebudówka zaczyna podobać? No fajnie, dużo miejsca bardzo masz na manewry przede bardzo wszystkim, ładnie. Super. Tak jest. Tutaj jeszcze kolejne zielone niuanse wprowadziłem, żeby nie Bartek. Po samego betonu, nie? No już kończymy. No, tutaj jest, wiesz, tutaj to było, nie? Więc to nie musisz pokazywać, no. Nie, dobra. Tego zielonego, tutaj gdzie stoję, trawy nie było. Ty, ale te czerwone fajnie wyglądają z tą zieloną przejazdówką w tle. Super to wygląda. Tak teraz patrzę. Te czerwone takie żarówkaste czerwone. No. I te zielone, fajnie. I ta zielona przejazdówka super wygląda. No ten garaż tutaj, warsztat i silos z tą przejazdówką, z tym garażem. No. Nawet ładnie się to skomponowało, nie? No, fajnie, zajebiście. No. To chodźmy jeszcze do ogródka, w ogródku zakończymy tak, tutaj. Tak, zakończenie w ogródku. Tak jest, idziemy grilla, no, piwko, no. I kończymy odcinek. Słuchajcie, bo nas widzę opierniczą, że tak długo i przy komputerach trzymamy, no. Ileż to można odcinek nagrywać? 5,5 godziny już jest. No. To nie jest OMSI 2, żeby tak długo nagrywać. Dokładnie. Siadajcie. Dobra, moi drodzy, w takim razie my wam dziękujemy za poświęcony czas na nasz materiał. Przypominam, że na kanale Wujek Bohun to jest nowy sezon, który nazywa się Rancho. Na kanale Świat według Szarpiego, nie wiedzieć czemu, to są nadal sąsiedzi. Ale bo to jest jego, po co kanał, mam mieszać? Jego decyzja. No po cholerę mam znowu mieszać w głowach widzom. Przed chwilą Mieszczucha zrobiłem z Lubelskiej na ten, no to, więc wiesz. No to ja namieszam wam w głowach, niech będzie. Moi drodzy, i cóż, no mamy nadzieję, że rozumiecie to wszystko, co się tutaj dzisiaj wydarzyło. Znaczy, do mnie to jeszcze nie dotarło, do mnie to dopiero dotrze, prawdopodobnie do większości z was też. No ale dzieje się to, co się dzieje. Pewnie wśród was będą osoby, którym to się nie będzie podobać, że tego, ale to my gramy, to jest nasza kampania, nie wasza.
Także, no cóż, nasza decyzja, bierzemy to na bary, cokolwiek co o tym myślicie. I cóż, właśnie o tym myślicie, piszcie w sekcji komentarzy. Tylko proszę, bądźcie wyrozumiali, okej? Okay? No. I cóż, co jeszcze chciałem powiedzieć? No, to chyba wszystko z mojej strony. Ktoś coś jeszcze chciałby dorzucić do tego? Ale pojedynczo. Nie, no, kochani, ja wam powiem tak. Ja wam powiem tak, ten odcinek troszeczkę odwrócił moje nastawienie i tak bardziej mi się tutaj zaczynam się klimatyzować. Powiem wam szczerze, bo początek był masakryczny, zwłaszcza, że na tych polach, kurde, z tymi Ukraińcami trochę mam problem. No nie wiem, czy mi się takie felerne pola trafiły, no ale jakoś może to ogarnę, jak Szarpuś doda tą modyfikację na nagrywanie przejazdu. Nie wiem, czy też ja to znowu ogarnę, żeby się tego nauczyć. No może jakoś to mi pójdzie, kurczę, prezes, chodzi o to, żeby... Prezes zrobił na swoim kanale poradnik, na pewno zrozumiesz, no, jak puścisz ten poradnik. A, chodzi, no to wejdę sobie do Prezia, to będę wiedział, no. No i tak to, kochani, co, zostaw mi to wideo, kuźwa. Wideo biorę. Mówiłem, że ci zadupcę wideo, biorę wideo. Szarpi stracił wideo na Lubelskiej, ty stracisz wideo tutaj. Te Wilma, open the door, co to ma być? Czemu tu jest... Kuźwa, chłopaki, idę zamykać szybko drzwi, kuźwa! Ka jest to wideo, ja kolekcjonuję wideo. Masakra, warioty. Jesteście przewarioty. Dobra, warioty. Dość no. Widzenia. Moi drodzy, tak jest. Tą sensacyjną wiadomością kończymy dzisiejsze spotkanie z pierwszego odcinka o nowej nazwie serii Rancho. Wideo. Ja mu ukradłem wideo. Także moi drodzy, tą sensacyjną wiadomością kończymy te nasze dzisiejsze spotkanie. Na dzisiaj dość widzenia. Do zobaczenia, do następnego. Trzymajcie się cieplutko. Ja jeszcze tylko na koniec, kochani, pamiętajcie o linku, który będzie pod filmem, do tak, zbiórki. Tak. Na schronisko Reksio, kochani, serdecznie zapraszam. Może i ja mam długie wstępy, ale Bartek zdecydowanie ma długie zakończenia. Tak jest. Ja lubię długo kończyć. Tak. No. Pa, pa. Pa, cześć. Hejka. Pa.